Czy jesteśmy gotowi do potwierdzenia obecności? Prosiłbym w takim razie o pulpity do głosowania i Państwa radnych prosiłbym o potwierdzenie gotowości do pracy na sesji. Jeszcze 4 osoby nie potwierdziły obecności. Jeszcze chwilkę poczekamy. Jeszcze 3 osoby. Dobrze, miejmy nadzieję, że Państwo, 3 Państwa radnych dotrze do nas z opóźnieniem zdalnie i potwierdzi obecność w inny sposób. Widzę, że mamy kworum, zatem możemy zaczynać. Szanowni Państwo, otwieram 36. sesję Rady Miasta Płock. Tradycyjnie, Szanowni Państwo, na początku po pierwsze stwierdzam, iż mamy kworum i możemy obradować. I jeszcze wygłoszę formułkę, którą powtarzam niestety od kilkunastu miesięcy. Przypomnę Państwu, iż jesteśmy w reżimie covidowym, dlatego też obradujemy w sposób specyficzny. Ci z Państwa radnych, którzy wybrali ścieżkę zdalną, obserwują nas za pomocą internetu i w taki sposób uczestniczą w sesji. Również osoby z zewnątrz, spoza Urzędu Miasta, bez specjalnych zaproszeń na sesję nie mogą uczestniczyć na auli. Są tylko osoby, które są bezpośrednio zaproszone bądź przeze mnie, bądź przez Pana Prezydenta. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich i naszych bliskich proszę Państwa o zachowanie reżimu covidowego, czyli odpowiedni dystans bądź maseczka. Miejmy nadzieję, że niebawem te procedury będziemy mogli już pomijać, ale tego jeszcze nie wiemy oczywiście. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam gospodarzy sesji, czyli Państwa radnych. Witam zaproszonych gości. Witam Panią Poseł Elżbietę Gapińską. Dziękujemy Pani Poseł za przybycie na naszą sesję. Witam Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Witam obserwujących zdalnie nasze obrady panów wiceprezydentów Romana Siemiatkowskiego, Piotra Dyśkiewicza i pana prezydenta Artura Zielińskiego, który gdzieś nam tutaj mignął, jest z tyłu na sali. Witamy pana prezydenta. Witam pana skarbnika Wojciecha Ostrowskiego. Witam pana sekretarza Krzysztofa Krakowskiego. Witam pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz jednostek organizacyjnych i spółek powiązanych z Urzędem Miasta, którzy obserwują nasze dzisiejsze obrady w sposób zdalny. Witam przedstawicieli lokalnych mediów, w większości obserwujących nasze obrady w sposób zdalny. I witam wszystkich mieszkańców miasta Płocka, którzy śledzą nasze obrady internetowo. Szanowni Państwo, w sposób szczególnie uroczysty chciałbym przywitać naszych gości, którzy zostaną dzisiaj na sesji wyróżnieni medalami Laude Probus. Witam serdecznie pana Marka Chojnackiego. Witam pana Zbigniewa Jeziorowskiego. Witam pana Grzegorza Padzika. I witam pana Tadeusza Ząbirta. Żeby była jasność, wymieniałem panów w kolejności alfabetycznej. Witam bardzo serdecznie panów. Jak państwo wiecie, właśnie od uroczystego wręczenia medali Laude Probus rozpoczynamy naszą dzisiejszą sesję. Jest to punkt 2 obrad. Panie prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu.
Jest lepiej? Jest lepiej. Jeszcze raz w takim razie pani poseł, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy płoczani, ale przede wszystkim dostojni goście. Możliwością, domeną prezydenta jest to, że w Płocku może odznaczyć wyjątkowe osoby medalem Laude Probus, godny pochwały. Te medale otrzymują osoby, które wpisują się w historię Płocka, które są w różnej formie, w różny sposób zasłużone dla naszej społeczności. I dzisiaj na naszej sesji Rady Miasta gościmy takie właśnie osoby. Pozwólcie państwo radni, że w kilku zdaniach przywołam może nie biografię, ale postacie osób, które są razem z nami dzisiaj na sali, wskazując na to, co rzeczywiście stanowi treść ich życia. Jest z nami i też w kolejności alfabetycznej, podobnie jak pan przewodniczący, pan Marek Chojnacki, inicjator Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obrońców Płocka 1920, który wraz z grupą innych osób wyszedł z inicjatywą upamiętnienia bohaterskich mieszkańców miasta, naszego miasta, którzy ocalili je przed bolszewicką nawałą. To wyjątkowy projekt w formie kolumny zwieńczonej orłem autorstwa rzeźbiarza Gustawa Zemły. Pan Marek Chojnacki jest małachowiakiem z rocznika 1965. Podkreślam to, bo nie jest jedynym małachowiakiem w tym gronie, który także i wcześniej, i później związany jest ze swoją szkołą, angażuje się w działania na rzecz Małachowianki, między innymi jest fundatorem zegara słonecznego na gotyckiej wieży Małachowianki oraz teleskopu zainstalowanego w Obserwatorium Małachowianki. Mogę powiedzieć prywatnie, jest synem Jakuba Chojnackiego, prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego, wieloletniego. Pan Zbigniew Jeziorowski to potomek bohaterskiego pokolenia braci i sióstr Jeziorowskich z podpłockiego Cierszewa. W trudnych dla Polski chwilach wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej i prześladowań komunistycznych młodzi jeziorowscy ofiarowali ojczyźnie swoje życie i zdrowie, stając w jej obronie czy też znosząc szykany władz komunistycznych. Pan Zbigniew Jeziorowski wiele czasu i energii poświęcił pielęgnowaniu i przywracaniu pamięci o braciach jeziorowskich, Józefie, Tadeuszu i Zbigniewie, patronów naszych ulic, szkół, a na tablicach pamiątkowych usytuowanych w różnych częściach miasta ich nazwisko widnieje wśród innych godnych obywateli. A przecież mały Tadzio, harcerz, ochotnik, utrwalił się w świadomości pokoleń płoczeń jako symbol bohaterskiego obrońcy Płocka 1920 roku. Pan Zbigniew Jeziorowski przez wiele lat dba o historię, ocalenie od zapomnienia, dokonań bohaterskich obrońców Płocka, pielęgnuje pamięć o swoich przodkach i dzieli się tym z społecznością naszego miasta. Starszy brygadier Grzegorz Padzik to absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Od 1910 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej, a później po przekształceniach w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Od wielu lat komendant, od 2014 roku komendant Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, pełnił służbę jako strażak przez 33 lata, odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem srebrnym za długoletnią służbę, srebrną odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Grzegorz Padzik wiele lat, ciesząc się olbrzymim zaufaniem społecznym, pełnił służbę na rzecz mieszkańców Płocka. Właśnie za tę służbę, trud i poświęcenie chciałbym go dzisiaj wyróżnić medalem Laude Probus. I pan Tadeusz Ząbirt, człowiek, można powiedzieć, instytucja, wieloletni dyrektor Małachowianki, także długoletni wiceprezes płockiego oddziału PTTK, członek Płockiej Rady Spraw Kombatantów oraz ochrony miejsc pamięci walk i męczeństwa. Wciąż bardzo aktywnie zaangażowany w krzewienie wiedzy o historii Płocka,
aktywnie działający na rzecz naszego miasta. Szanowni Państwo, cztery postacie, cztery różne biografie, ale jest coś, co łączy te osoby. To miłość do Płocka, to społeczna praca, zaangażowanie, to bezinteresowne działania na rzecz historii i teraźniejszości naszego miasta. To przede wszystkim oddanie społeczeństwu naszego miasta, dbanie o jego historię, przeszłość i teraźniejszość. I właśnie za te wszystkie wyjątkowe działania na rzecz Płocka i Płocczan chciałbym wyróżnić panów medalem Laude Probus. Proszę przyjąć ten medal jako wyraz wdzięczności mieszkańców za dotychczasowe działania na rzecz historii i teraźniejszości naszego miasta. Bardzo za nie dziękuję. Chciałbym podziękować też pani poseł za z jednej strony zaangażowanie, ale też i wskazanie właśnie osób, nie wszystkich, ale części z panów właśnie do tej nagrody. Z wielką radością mogłem pozytywnie odpowiedzieć właśnie na tę prośbę. Dziękuję bardzo. A proszę pana przewodniczącego, panią poseł także. Zapraszam bardzo serdecznie o pomoc, wręczenie kwiatów naszym gościom, a ja będę wręczał medale. Szanowni Państwo, tradycyjnie w tym momencie proszę o zabranie głosu tych z Państwa wyróżnionych, którzy chcielibyście głos zabrać. Miałem sygnał już od Państwa wcześniej, że Pan Marek Chojnacki zabierze głos podobno w imieniu wszystkich Państwa, ale jeżeli tylko ktoś jeszcze z Panów chciałby zabrać głos, to mównica przez najbliższy kwadrans należy do Państwa. Proszę bardzo, Panie Marku. Szanowna Pani Posłanko, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni, będący tu jak i z dala.
pozwolę sobie postawić ten dyplom. To jest dla mnie dużym osiągnięciem życiowym. Daje dużo satysfakcji. Jestem z tego dumny, ale to nie jest taka duma moja osobista, tylko jakby wewnętrzna. Muszę powiedzieć, że przy każdym z tych przedsięwzięć, które ja robiłem, czy udało się zrobić, uczestniczyło wiele ludzi dobrego słowa i dobrych życzeń i dobrego działania. Pierwsza sprawa, która była na przykład beczka Julca Jakuba Chojnackiego, zaczęła się jeszcze od przewodniczącego Komisji Nazewnictwa, pana już nieżyjącego wiceprezydenta Kolczyńskiego. Potem sprawa jakby została zakończona przez panią poseł, która wtedy była przewodniczącą Rady Miasta, co się czułem, to wszystko poszło. Następne rzeczy, jak pomnik, na przykład zwycięski obrońców Płocka 1920. Pani posłanka, to bardzo dużo pomagała, wspomagała. Pan prezydent zresztą. Znaczy nie dałoby się różnych rzeczy zrobić, gdyby nie było takiego dobrego spojrzenia i życzliwości ze strony otoczenia i części środowiska płockiego. Potem ta sprawa też Machowianki, upiększenia, dofinansowania Machowianki. No wiadomo, szkolnictwo w jakim stanie jest. A szkołę, pochodzę z rodziny, gdzie z najbliższej rodziny 6 osób skończyło Machowiankę. Bo to jest ojciec, to jestem ja, to jest moja siostra i dzieci siostry. Więc mamy jeszcze wujek mamy, znaczy brat mamy, to także mamy potężny taki klan rodzinny kończący Machowiankę. To wiąże po prostu i szkoła ma swoją jakoś taką naturę, ma swój klimat. Wszystkie te rzeczy, które się udało zrobić, to znaczy nawet wejście do Machowianki, do Alma Mater Placensi z herbem, czy teleskop, obserwatorium astronomiczne, to jest ciąg starania, poczynając od rektora Rozę, Prusaka zresztą, który był kanclerzem Machowianki, skończył to mój ojciec, no i potem ja jeszcze jakby to powtórzyłem, zdublowałem i to wszystko działa. Jestem z tego bardzo szczęśliwy, jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że mogłem dać też trochę radości mieszkańcom i sprytności Płocka, że zostanie jakaś pamiątka i jakby patrząc na to, co powiedział biskup, ksiądz biskup Libera, jak było uroczyste msza przy okazji odsłonięcia pomnika, że pomnik powstał dzięki połączeniu dobrych serc płotczan, dobrych serc ludzkich. Wspaniałe powiedzenie to jest i tak było zresztą. A oprócz tego też się można kierować to, co jest w herbie Płocka, że siłą i pracą się ludzie bogacą. To tak brzmi, powiedzmy, bo to jest bezpośrednie tłumaczenie łacińskiego. Piękne to jest, też apeluję, powiedzmy, następne pokolenia płotczan do działania na rzecz swoich środowisk płockich, oby to ładnie kwitło i tak jak napisał na przykład na rzecz Machowianki Jan Chojnacki, no nie rodzina, ale nazwisko podobny też absolwent, napisał piękny wiersz i znów mi wypiękniała staruszko, mówiąc o Machowiance. Pięknie Państwu dziękuję, pięknie dziękuję Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący. No, głos mi się trochę łamie w takiej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze wszystkim Panom serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Czy jeszcze ktoś z Panów chciałby zabrać głos w tym momencie? Czy może Pani poseł? Proszę bardzo, Pan Komendant. Pan Komendant Grzegorz Padzik. Pani poseł, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Ja mam wielki zaszczyt, no przepraszam, jest troszeczkę emocji, jest to wielki dla mnie zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie. Dziękuję serdecznie Panie Prezydencie i Radnym za wszelkie działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wszelkie działania, które zwiększały bezpieczeństwo mieszkańców Płocka. To wielkie wyzwanie, aby realizować te zadania, ale profesjonalne podejście to zapewnienie strażakowi odpowiedniego umundurowania, wyszkolenia, to zapewnienie odpowiedniego sprzętu silnikowego, sprzętu specjalistycznego, grup specjalistycznych, jak również bazy lokalowej. I chcę powiedzieć, że na każdej tej płaszczyźnie samorząd płocki miał swój udział. Chcę powiedzieć, że również zadbał o zdrowie ratownika, o zdrowie strażaka. Wyobraźcie sobie Państwo i powiem to tutaj. No niestety jest tak, że strażacy działają
w środowisku toksycznym. Wielokrotnie. Te ubrania są zabrudzone, są w toksynach. Strażacy wtórnie wdychali te toksyny i co się okazuje? Potem na badaniach okresowych czy na komisji, na odejście na zaopatrzenie emerytalne, okazuje się, że są zmiany rakowe. Ja się bardzo cieszę, że pan prezydent podjął ten projekt. Teraz powiem, pralnice, tak się wydaje, co to jest? No, strażacy będą prać ubrania. Pralnice to specjalistyczny sprzęt z suszarnią, gdzie jeżeli strażak działa w środowisku toksycznym, my mamy możliwość wyprania oczywiście takiego ubrania w odpowiednim detergencie, impregnacji, żeby te walory, te ubranie miało jak nowe. I bardzo się cieszę, dziękuję jeszcze raz panie prezydencie, szanowni radni, że poparli ten projekt. Kolejna sprawa, o czym mówiłem, to sprzęt. Sprzęt to zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego, to dwóch samochodów średnich, to dwóch samochodów ratownictwa technicznego. Kolejny już samochód, wiem, komendant dzisiaj rano mi się wykazywał, podpisał umowę, więc kolejny samochód średni trafi do jednostek ratowniczo-gaśniczych w Płocku. To sprzęt specjalistyczny. Mamy cztery grupy specjalistyczne. Specjalistyka kosztuje, szanowni państwo. Jest to grupa wodno-nurkowa, chemiczna, ekologiczna, wysokościowa. I teraz powiem, co jeszcze potrzebne. Bazy lokalowe. Inwestycja jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2, 11 milionów 800. Również miasto, niespełna 5 milionów tutaj no, ze swoich środków dołożyła do tej inwestycji. Powiem tak, jak pytano rzecznika prasowego, komendanta głównego, gdzieś, że są złe warunki, to wskazywano, że macie bardzo dobrze. Pojedźcie do Płocka, zobaczycie, jak wygląda jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 2. Teraz, proszę bardzo, możemy sami dojechać, zobaczyć, jakie warunki, w jakich warunkach pełnią. Jest to potrzebna baza lokalowa, zabezpieczenie sprzętu, możliwość realizacji doskonalenia zawodowego. Bardzo ważne dla nas. Panie prezydencie, szanowni radni, bardzo, bardzo dziękuję za no, polepszenie tych warunków. Kolejna sprawa, no muszę powiedzieć, bo mówiłem o tych grupach specjalistycznych. My powołujemy grupy, potem nagle nie mamy możliwości ćwiczenia. O czym myślę? O grupie powołanej wysokościowej. Powołujemy grupę i tak naprawdę szukamy obiektów w Polsce, żeby ćwiczyć. Okazuje się, że również na podatny grunt mój projekt trafił i dostałem wsparcie z samorządu płockiego, za co serdecznie dziękuję. Mówię o tej wieży, takiej niedokończonej klatce na Podolszycach. Jest to bardzo ważna rzecz, bo jest możliwość doskonalenia się tej grupy wysokościowej, jak również będzie doskonalenie ochotniczych straży pożarnych. Nie przedłużając, bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Jestem zaszczycony. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy raz jeszcze i raz jeszcze gratulujemy. Czy jeszcze może któryś z panów chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Tadeusz Ząbirt. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni radni. Ogromny to zaszczyt, jaki mnie dzisiaj spotkał. Chciałbym serdecznie podziękować za otrzymane wyróżnienie. Zawsze, czy najpierw jako nauczyciel Małchowianki przez 40 ponad lat, czy jako przewodnik po Płocku i Mazowszu, to już mija 65 lat, jak tą funkcję sprawuję. Zawsze starałem się promować Płock, jego przeszłość, zabytki i teraźniejszość. Jako geograf dużo podróżowałem i mogę stwierdzić, że od Ameryki do Australii nie ma tak pięknego miasta jak Płock. Po prostu Płock stał się drugą moją miłością. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Piękne słowa na końcu. Powiem szczerze, że my chyba często właśnie zapominamy o tym i lubimy wyszukiwać słowa krytyki w otoczenie nasze najbliższe, na naszą małą
ojczyznę, a często nie dostrzegamy tego piękna, której tych wiekowych elementów, które łączą się z Polskiem. Dziękujemy za te piękne słowa. Proszę bardzo, pan Zbigniew Jeziorowski. Szanowna pani poseł, szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni miasta Płocka, drodzy przyjaciele, wyróżnieni dzisiaj. Chciałem w imieniu własnym oraz potomków tego najsłynniejszego z rodu jeziorowskich, Tadzia, bardzo, bardzo serdecznie podziękować miastu Płocku, Machowiakom, ludziom, którzy się przyczyniali i przyczyniają do kreowania i przypominania historii Płocka z jej potężną i jakże cudną obroną 1920 roku. Jesteśmy w roku stulecia obrony Płocka jeszcze, dokładnie to stulecie odwiedzin pana marszałka i odznaczenia miasta i jego bohaterów Krzyżem Walecznych. Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi Książnicy Płockiej za życzliwość dotyczącą nie tylko Tadzia, ale całej rodziny, tak jak pan prezydent powiedział, braciom i siostrom jeziorowskich. Dziękuję za szkołę braci jeziorowskich. To się zaczęło w 2005 roku. Pamiętam z pleczaczkiem, pani Banasia się śmieje nieraz, żartuje, że z pleczaczkiem wszędzie pana Zbyszka widzi. Tak, bo ja tam nosiłem wszelkie dokumenty, które uważałem, że powinny zobaczyć światło dzienne. Nie kisiliśmy tego w domu i są tego efekty. Są różne publikacje historyczne. Już teraz dużo rzeczy jest takich źródłowych. Panu Gołębiowskiemu też bardzo dziękuję. Naprawdę wszystkim życzliwym ludziom, którzy świadczą o historii tego bohaterskiego miasta. Dziękuję państwu wszystkim za uwagę i życzę wszystkiego dobrego, że następne spotkanie będzie już bez masek. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo i raz jeszcze gratulujemy. Gratulacje raz jeszcze dla wszystkich czterech panów. Raz jeszcze przypomnę, iż gościmy dzisiaj na sesji pana Marka Chojnackiego, pana Zbigniewa Jeziorowskiego, pana Grzegorza Padzika i pana Tadeusza Zumbirta, odznaczonych medalami Laude Probus. Jeżeli państwo zechcecie, to myślę, że to jest też dobry moment, żebyście sobie panowie wspólnie w czwórkę, może z panią poseł również zrobili zdjęcia. Jesteśmy teraz, powiedzmy, dwie minuty dla fotoreporterów i chyba bardzo dobrym miejscem jest aula ratusza, wejście do ratusza, tak, pod portretami. Raz jeszcze gratulujemy, raz jeszcze dziękujemy państwu i do zobaczenia w trochę lepszych może okolicznościach, jeśli chodzi o kwestie covidowe. Szanowni państwo, przed nami punkt trzeci, wybór komisji uchwał i wniosków. Proszę państwa radnych o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji. Pan radny Jacek Jasion, proszę. Zgłaszam panią Małgorzatę Ogrodnik. Czy pani radna wyraża zgodę? Jest zgoda, dziękuję. Proszę o kolejne zgłoszenia. Pan przewodniczący Tomasz Kominek, proszę. Czy pani radna wyraża zgodę? Jest zgoda, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Zatem proszę państwa, poddaję pod głosowanie dwuosobowy skład Komisji Uchwał i Wniosków przed chwileczką przez państwa zaproponowany. Proszę o pulpity do głosowania, a państwa radnych proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. Stwierdzam, iż jednogłośnie wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam państwa członków komisji do stołu prezydialnego po mojej lewej stronie. Przechodzimy, szanowni państwo, w tym momencie do
kolejnego punktu, punkt czwarty. Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka. Otrzymaliśmy, Szanowni Państwo, materiał pisemny od Pana Prezydenta, materiał omawiany również na komisjach. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Prezydent, jako autor tego dokumentu, proszę bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący, otrzymali Państwo dokument. Oczywiście jesteśmy w stanie z wiceprezydentem Zielińskim odpowiedzieć na każde pytanie, ale chciałbym dwa zdania uściślenia także w kontekście tego dokumentu, w kontekście naszej ostatniej wizyty w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wizyty, która dotyczy budowy drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej. Jak Państwo wiedzą, ostatnio dosyć intensywnie także spotykamy się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji na szczeblu wojewódzkim, szczeblu krajowym. Odbyło się także spotkanie z ministrem infrastruktury, ministrem Adamczykiem w obecności między innymi marszałka Zgorzelskiego i posła Małeckiego. Natomiast ostatnie spotkanie było takim naprawdę światełkiem w tunelu, dając nadzieję, że ta inwestycja jednak ruszy z miejsca. Co prawda są to wstępne ustalenia. Usłyszeliśmy propozycje ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Propozycje, która sprowadza się w najkrótszym tego słowa znaczeniu do tego, iż miasto zostałoby inwestorem tego odcinka od Jaru do skrzyżowania przy kościele w Imielnicy, do ulicy Harcerskiej. I tutaj miasto byłoby inwestorem, a kosztami tej inwestycji podzielilibyśmy się zgodnie z kosztorysami, które powstałyby w trakcie projektowania, ale w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej w porozumieniu, nie Generalna Dyrekcja, ale my wzięlibyśmy na siebie jako inwestor realizację tej inwestycji przy współpracy oczywiście także z Generalną Dyrekcją, bo po prostu trójstronne porozumienie, które w tej formule regulowałoby ostatecznie podział kosztów. Wychodzi to naprzeciw jak gdyby naszym oczekiwaniom i wcześniejszym rozmowom, w których zwracaliśmy uwagę, że jesteśmy gotowi oczywiście partycypować w kosztach, ale na zasadach jasno określonych w efekcie projektu i wówczas na bazie kosztorysów. Natomiast przypominam, że pierwotnie miała robić to Generalna Dyrekcja jako główny inwestor, natomiast tutaj propozycja ze strony Generalnej Dyrekcji, że okej, zgadzają się nasze propozycje, ale jeśli my jako miasto będziemy głównym inwestorem. Powiedzieliśmy że wstępnie, że jesteśmy na to gotowi, bowiem właściwie od strony takiej finansowej nic to nie zmienia, jedynie tyle, że wymagałoby oczywiście będzie więcej pracy po stronie Urzędu Miasta, Pana Wiceprezydenta, wszystkich służb naszych, ale jesteśmy na to gotowi, mamy także na to środki zarezerwowane w budżecie. To jest jeden element i drugi element, i tutaj także to trzeba bardzo mocno podkreślić, Generalna Dyrekcja po raz pierwszy wyszła z propozycją, zgadzając się też jakby z naszymi postulatami, że jest gotowa realizować ten kolejny odcinek od skrzyżowania i ronda, które ma powstać w Imielnicy, do projektowanego ronda w Cekanowie, jako inwestor drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej, odrębnej zupełnie po stronie gminy Słupno. A więc to byłoby po stronie Generalnej Dyrekcji, jako druga nitka, wiadomość dla, mam nadzieję, Państwa radnych i wszystkich mieszkańców Płocka bardzo dobra. Bardzo dziękuję tutaj Generalnej Dyrekcji z tego miejsca za tego rodzaju podejście do i zrozumienie naszych postulatów, podejście do sprawy. Powtórzę, to nie jest żadna tajemnica, byliśmy na tym spotkaniu z wiceprezydentem
Zielińskim. Po tym spotkaniu wysłaliśmy pismo jak gdyby potwierdzające nasz akces i zgodę co do takiego rozwiązania w jednym i w drugim przypadku. Czekamy w tej chwili na odpowiedź, która pozwoli nam na albo aneksowanie poprzedniego porozumienia, albo stworzenie zupełnie nowego porozumienia określającego właśnie te, w tej formule te zasady. Jesteśmy na to gotowi i mam nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Także bardzo, bardzo dziękuję. Tak, nie wiem jak Państwo radni, ale ja tutaj z uśmiechem słuchałem naszych przedmówców, czując pewną dumę, że takich mieszkańców Płocka rzeczywiście mamy, tak oddanych, zaangażowanych, społeczników przede wszystkim, choć często ich kariera zawodowa wiązała się z miastem, ale także w efekcie takiego społecznego działania, ale też uśmiechałem się w kontekście tego punktu. Bo równie dobrze na przykład budowa, o której wspomniał JRG 2 na Radziwiu, była takim inwestycją strategiczną na dobrą sprawę, bo wymagana była i potrzebna była od wielu, wielu lat po drugiej stronie Wisły dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie tylko płocczan, ale także całego regionu. I wspólne działanie, to chciałem bardzo mocno podkreślić, z jednej strony miasta, z drugiej strony akurat Straży Pożarnej doprowadziło do realizacji tej inwestycji. Podobnie przecież z Komendą Państwową Policji w Płocku. Tutaj ogromne zaangażowanie samorządu i za to dziękuję także Państwu radnym doprowadziło, że te część tych inwestycji strategicznych już za nami zostały zrealizowane, a część, które Państwo mają w materiale, oczywiście jeszcze przed nami, ale w każdym przypadku tych inwestycji i dużych, i mniejszych, i strategicznych, i tych osiedlowych, staramy się je konsekwentnie realizować, za co dziękuję moim zastępcom, skarbnikowi, sekretarz też generalnie, choć tu najmniej w tym przypadku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Oby te optymistyczne zapowiedzi udało nam się w krótkim czasie wcielić w życie wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wiemy, bez niej tego zrobić nie będziemy w stanie. Pan prezydent nawiązał do wypowiedzi naszych przedmówców. Ja powiem szczerze, szanowni państwo, przypominam sobie i państwo pewnie też, jak, że Tadzio Cierszewski, w ogóle Tadzio Jeziorowski i państwo jeziorowscy mają swoje gniazdo rodzinne w Cierszewie. Przypominam sobie z licznych publikacji, jak Tadzio Jeziorowski na pieszo codziennie do Płocka i z powrotem spacerował. Jak trudno nam sobie dzisiaj coś takiego wyobrazić, prawda? Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Przypomnę, iż jesteśmy w temacie inwestycji strategicznych. Nie widzę zgłoszeń, zatem szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie przyjęcie materiału pisemnego przedłożonego nam przez Pana Prezydenta. Proszę o pulpity do głosowania, proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 22 na tak, przy 2 głosach wstrzymujących przyjęliśmy materiał. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 5. Przyjęcie protokołu z obrad 35. sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2021 roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu. Proszę o pulpity do głosowania, proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 1 głos przyjęliśmy protokół z poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Etap pierwszy, dyskusja i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie, szanowni państwo, proponuję połączyć 2 pierwsze punkty dotyczące tej samej problematyki, czyli finansów miasta Płocka. Punkt 1 projekt uchwały na druku nr 649 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasto Płock na lata 2021-2049 z autopoprawką. I punkt 2 na druku nr 650 dotyczący zmiany uchwały budżetowej miasta Płocka na rok 2021 i do tego dokumentu mamy 2 pisemne autopoprawki. Wszystkie są dostępne również dla Państwa radnych na e-sesji.
Czy w kontekście tych dwóch projektów uchwał ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń, ale ponieważ jesteśmy zdalnie, to postaram się jeszcze parę sekund zawiesić głos. Nie widzę zgłoszeń, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzeci, projekt uchwały na druku nr 633 w sprawie zmiany uchwały nr 486/29/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021. Czy do tego punktu są jakieś pytania bądź potrzeba jest jakichś dodatkowych wyjaśnień? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt czwarty, projekt uchwały na druku nr 634 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ulicy Judyma, obręb 3. Czy tutaj są jakieś zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę. Kolejny punkt, punkt piąty, projekt uchwały na druku nr 635 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Wańkowicza. Czy tutaj są jakieś pytania dodatkowe ze strony Państwa radnych? Nie widzę. Zatem kolejny punkt, punkt szósty, projekt uchwały na druku nr 636 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ulicy Koblińskiego Słodowa, obręb 4. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt siódmy, projekt uchwały na druku nr 637 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ulicy Kochanowskiego, obręb 7. Czy tutaj są jakieś pytania dodatkowe ze strony Państwa radnych? Nie widzę. Kolejny punkt, punkt ósmy, projekt uchwały na druku nr 638 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem oraz na jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Płocku. Czy tutaj są jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. Kolejny punkt, punkt dziewiąty, projekt uchwały o bardzo długim tytule na druku nr 639, a mianowicie czytam tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 254/14/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr 288/15/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku, uchwałą nr 353/20/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku oraz uchwałą nr 488/29/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku. I tu będzie autopoprawka. Proszę bardzo, panie mecenasie. Szanowni Państwo, tylko jedna uwaga. W paragrafie trzecim brzmienie tego paragrafu powinno brzmieć: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Tych słów po upływie tutaj brakowało. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Mamy zgłoszenie w dyskusji. Pani przewodnicząca Wioleta Kulpa, proszę bardzo. Dobry, witam wszystkich Państwa. Znaczy, może nie wprost, chciałabym wypowiedzieć się na temat akurat rozszerzenia tej uchwały o możliwość oddawania do składowisk akumulatorów. Natomiast temat jest bardziej głębszy i bardziej szeroki, związany z całą gospodarką odpadami i odbierania nieczystości od mieszkańców. I tej opłaty, która została narzucona wyższa,
komunikowana w wspólnotach i w zabudowie wielorodzinnej, w związku z tym, że niekoniecznie po przeprowadzonej kontroli okazało się, że są składowane, posegregowane odpady komunalne. W związku z tym złożyłam interpelację i prosiłam o to, żeby odbyło się specjalne posiedzenie bądź punkt dotyczący omówienia tej sprawy w porządku obrad i sesji, i komisji merytorycznych, ponieważ temat tego zagadnienia jest bardzo obszerny i z tego co wiem wywołał bardzo dużą irytację wśród mieszkańców Płocka. I nie chodzi tutaj o sam fakt złego segregowania, ale przede wszystkim o to, że ci mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, i to o tym mówiliśmy przed podjęciem pierwotnym tych uchwał, nie będą mieli de facto wpływu na właściwe segregowanie przez resztę mieszkańców i tym samym nie mają również wpływu na to, czy odpady nie są podrzucane przez ludzi, którzy podjeżdżają po prostu samochodami i je zostawiają w przypadku altan, które nie są zamknięte na klucz. W związku z tym poprosiłam, żebyśmy wspólnie jako Rada Miasta zastanowili się nad problemem rozwiązania, bo wyjściem z sytuacji przez Urząd Miasta nie jest tylko wysłanie pisemka czy też wywieszenie ogłoszenia, że będziecie Państwo uiszczać podwójną opłatę, tylko zróbmy coś, co mogłoby spowodować, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w jakiś sposób zaostrzą bądź spowodują, że po pierwsze te altany będą zamykane, a po drugie być może straszakiem będą kamery, które będą gdzieś montowane, tak jak są fotopułapki chociażby w lasach, które również koordynujemy. Czyli po prostu trzeba usiąść do stołu z podmiotami, które administrują szczególnie zabudową wielorodzinną, aby znaleźć rozwiązanie, a nie tylko i wyłącznie karać mieszkańców, którzy de facto nie mają wpływu totalnego na to, jak będą segregowane te śmieci, bo mogą odpowiadać tylko za siebie. I sytuacja, którą wywołaliśmy, czyli przede wszystkim Urząd Miasta, czyli informując o naliczeniu tej podwójnej opłaty, nie jest rozwiązaniem docelowym, ponieważ w moim przekonaniu i w rozmowie z wieloma osobami odczucie jest takie, że mimo że oni segregowali, a teraz nie będą segregować, ponieważ i tak ich się karze tą podwyższoną opłatą, czyli to jest tak naprawdę demotywujące, a nie motywujące. W związku z tym najpierw poszukajmy rozwiązania, a nie już od razu karamy wszystkich, chociaż i tak wiemy z założenia, że nie spowodujemy, że te śmieci będą właściwie posegregowane. Bo są inne czynniki, inne motywy, które powodują, że znajduje się totalny bałagan w tych altanach śmietnikowych i niestety nie jest to właściwie dokonywane. W związku z tym proszę Panie Przewodniczący, abyśmy usiedli i spokojnie porozmawiali o tym temacie i żeby Urząd Miasta zorganizował również spotkanie z administratorami tych dużych wspólnot, dużej zabudowy wielorodzinnej, żeby wypracować pewne rozwiązania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do tej wypowiedzi Pan Prezydent chciałby się może odnieść? Proszę bardzo, Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście wpłynęła do nas interpelacja Pani Przewodniczącej. My oczywiście pisemnie odniesiemy się do niej i taką odpowiedź przekażemy. Nie uchylamy się absolutnie od takiego spotkania, jeżeli chodzi o zorganizowanie ze spółdzielniami, z zarządcami. Pewno w odpowiednim terminie takie spotkanie się odbędzie. Pani Przewodnicząca w swojej wypowiedzi poruszyła, znaczy ona była wielowątkowa i rzeczywiście jest tam problem. My, Pani Przewodnicząca, nie wysłaliśmy tylko i wyłącznie teraz powiadomienia o tym, że będzie podwyższona opłata, bo wcześniej, dużo wcześniej wysyłaliśmy również informacje do wszystkich zarządców mówiącym, informując o tym, że trzeba w odpowiedni sposób przygotować te altany i również zorganizować tą selektywną zbiórkę odpadów. Tutaj przypomnę, że to oczywiście jest w gestii właścicieli nieruchomości, czyli właśnie spółdzielni, wspólnot i innych zarządców. Niemniej dotyczy to nas wszystkich i pewno, tak jak tutaj Pani sugerowała, taką rozmowę czy też debatę odbędziemy. Czy ona będzie na sesji, czy na Komisji Gospodarki, to już od Państwa zależy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony powiem parę zdań. Pewnie Państwo obserwujecie, że na terenie miasta Płocka w ciągu ostatniego roku, dwóch widać dosyć duże poruszenie w procesie remontowym altan śmietnikowych. I tutaj, tak jak powiedział Pan Prezydent, jest to w gestii właścicieli nieruchomości i w gestii zarządów wspólnot bardzo często, jeśli chodzi o obiekty wielkomieszkaniowe, czyli bloki. Widać, że powstaje tam, gdzie zarząd wspólnoty poważnie do tematu podchodzi. Widzę całkiem nieraz nowe, na miejsce starych, malutkich altan, nowe altany. Zresztą tutaj też miasto, jeżeli tylko jest taka potrzeba, idzie na rękę i wydzierżawia, wyraża zgodę na wydzierżawienie działek miejskich pod powiększoną altanę. No ale są niestety też takie wspólnoty i takie zarządy wspólnot, które podchodzą do tego lekceważąco i straszą cały czas otwarte, łatwo dostępne, ogólnodostępne altany. Problem jest duży i problem jest wielowątkowy. Na pewno warto, żebyśmy na ten temat wspólnie, poważnie porozmawiali. Czy jakieś pytania jeszcze ze strony Państwa radnych w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Projekt uchwały na druku nr 640 w sprawie zmiany uchwały nr 261 /14/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 354 /20/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku oraz uchwałą nr 489 /29/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku. I tutaj również będzie autopoprawka. Proszę bardzo, panie mecenasie. Tak, szanowni państwo, podobnie jak w poprzedniej uchwale, w paragrafie trzecim powinno być sformułowanie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. I tutaj dodatkowo jeszcze w słowie dziennik urzędowy powinno być z wielkiej litery, tak z małej. Także to tylko taka poprawka. Dziękuję. Dziękujemy. Przyjmujemy to jako autopoprawkę. Czy do tego punktu jakieś pytania ze strony Państwa radnych? Nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11. Projekt uchwały na druku nr 642 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy do tego punktu są jeszcze jakieś dodatkowe pytania oprócz tych, które padły na komisjach? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 12. Projekt uchwały na druku nr 645 w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju sportu w Płocku do 2030 roku. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Daria Domosławska, proszę bardzo, panią przewodniczącą. Panowie prezydenci, państwo przewodniczący, szanowni radni, drodzy mieszkańcy, przedstawiony materiał jest materiałem bardzo obszernym. Nie ukrywam, że miałam przyjemność uczestniczyć w tworzeniu tego dokumentu, między innymi podczas konsultacji z Płocką Radą Sportu. Materiał w sposób bardzo szczegółowy określa diagnozę zasobów miasta Płocka, zarówno z obszaru infrastruktury, jak i również zasobów ludzkich działających w obszarze sportu, przedstawia analizę SWOT, wyzwania rozwoju sportu, jego misję, a także monitoring, który bardzo cieszę się, że będzie prowadzony systematycznie, co da nam obraz realizacji przyjmowanego w dniu dzisiejszym programu czy też polityki. Wiem, że w naszym Płocku dbamy bardzo intensywnie i skrupulatnie o rozwój infrastruktury sportowej, czego dowodem między innymi jest fakt, że w analizie realizacji perspektyw inwestycji strategicznych znalazły się dwa punkty dotyczące obiektów sportowych, które powstają na terenie naszego miasta i będą powstawać. Myślę, że każdy uważny obserwator widzi, jak zmieniła się infrastruktura sportowa, między innymi drobnych obiektów pozwalających na uprawianie sportu amatorskiego. Na stronie 79 materiału przedstawione zostały kierunki działań rozwoju infrastruktury, dalsze kierunki działań. Chciałam się w tym punkcie zatrzymać i
podkreślić, że takim kierunkiem, w którym będzie rozwijała się infrastruktura, będzie między innymi przebudowa stadionu Kazimierza, przepraszam, przebudowa stadionu na ulicy Mickiewicza, czyli naszego miejskiego stadionu. Chciałam się zapytać w tym punkcie, czy miasto ma już jakąś wizję rozwoju tego stadionu, bo w niedawnym czasie została oświetlona bieżnia stadionu miejskiego. Niemniej jednak mam świadomość tego, że wymienić należy również bieżnię tartanową, zaprojektować boiska rozgrzewkowe, czy też zakryć dachem trybuny, co pozwoliłoby na dalsze realizowanie działań z zakresu lekkiej atletyki. Prosiłabym, abyśmy pamiętali, że na terenie Płocka istnieje również boisko lekkoatletyczne, które wymaga dokładnej przebudowy i modernizacji. Jest to boisko przy szkole podstawowej numer 2 na Międzytorzu. Także dziękuję bardzo, jeżeli mogę poprosić o informacje dotyczące przyszłej modernizacji stadionu Bernarda Szymańskiego, czyli miejskiego stadionu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani radnej. Kto z panów prezydentów ewentualnie o przebudowie stadionu przy ulicy Kochanowskiego Sportowej? Pan prezydent Roman Siemiatkowski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to znaczy MOSiL, to jest stadion Bernarda Szymańskiego, jest prowadzony przez MOSiR i zapytamy MOSiR-u, jakie ma plany w tym zakresie i udzielimy pani radnej odpowiedzi. Dziękujemy bardzo. A faktem jest, że ja przyznaję, że biegając po tym tartanie trochę kręgosłup odczuwa już wiekowość tego tartanu. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 13 projektu uchwały na druku numer 648 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie miasta Płocka na 2022 rok. Czy tutaj jakieś pytania bądź potrzeba dalszych wyjaśnień ze strony państwa radnych? Pani przewodnicząca Daria Domosławska, proszę bardzo. Panowie prezydenci, państwo przewodniczący, drodzy radni, szanowni mieszkańcy miasta Płocka, wolontariusze, pracownicy organizacji pozarządowych. Szczerze mówiąc, wiele w temacie programu współpracy gminy miasto Płock z organizacjami pozarządowymi miałam możliwość powiedzieć podczas komisji, podczas spotkań Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Szczerze mówiąc, jeszcze do dzisiaj rana grubo zastanawiałam się, czy jeszcze raz mówić na temat programu współpracy, ale jadąc do pracy przed dzisiejszą sesją Rady Miasta Płocka, wysłuchałam audycji w naszym lokalnym radio, w którym między innymi była mowa o tym, co będziemy mówić dzisiaj, o czym będziemy rozmawiać podczas dzisiejszej sesji. Jednym z tych punktów jest właśnie program współpracy gminy miasto Płock. Jak z audycji wywnioskowałam i wysłuchałam, jest to bardzo ważny temat, na który czekają, myślę, wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta. I właśnie chyba ta audycja dzisiaj skłoniła mnie do tego, żeby jednak jeszcze raz powiedzieć moje zdanie w tym temacie. Szanowni państwo, myślę, że trudno jest w ogóle wymienić obszar działalności człowieka realizowany na terenie naszego miasta, w którym swojego śladu nie zaznaczyłyby organizacje pozarządowe, nie zaznaczyliby wolontariusze. Bo jak sami państwo przeanalizujecie, to tak na dobrą sprawę organizacje są zarówno w obszarze działań skierowanych do seniorów, do osób dorosłych, działają również w kierunku rozwoju takich różnych imprez, bądź też inwestycji skierowanych do najmłodszych naszych mieszkańców miasta.
działają w obszarze zwierząt, działają również w zakresie ekologii. Szczerze mówiąc, cieszy mnie bardzo fakt, że tylu społeczników i tak prężnie działających organizacji jest w naszym mieście. Lokalne organizacje pozarządowe bardzo często realizują na zlecenie miasta zadania własne gminy. Daje to możliwość świadczenia usług dla lokalnego społeczeństwa, dla nas, dla płotczan, dla naszych najbliższych, dla, tak jak powiedziałam, seniorów, dzieci, dorosłych, zwierząt, ekologii. Aby organizacja pozarządowa mogła funkcjonować, musi stale zabiegać o środki finansowe. Myślę, że wielu z obecnych osób na tej sali jest społecznikami, działa w różnych organizacjach, więc wie doskonale, że wolontariat to jedno, ale żeby móc działać, niezbędne są finanse. Chcąc wspierać działalność lokalnych organizacji pozarządowych, miasto powinno stwarzać warunki, aby lokalne organizacje mogły pozyskiwać środki. Tak było dotychczas w wielu, wielu obszarach. Jeszcze raz wyraźnie podkreślę, że nie utrzymywać organizacje, a stwarzać im warunki i dawać możliwości pozyskiwania środków, szczególnie wtedy, gdy obszar działania dotyczy priorytetowych lub obligatoryjnych zadań własnych gminy. Najkorzystniejszą formą dla organizacji pozarządowych jest otwarty konkurs ofert. Zmiany, jakie nastąpiły w roku 2021, zaskoczyły radnych, członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale głównie zaskoczyły podmioty, które dotychczas realizowały usługi opiekuńcze. Mimo ogłoszonego, przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu, uważam, mówię tutaj swoje zdanie, że forma konkursowa jest formą najprostszą i najbardziej sprawiedliwą dla podmiotów podejmujących się działań opiekuńczych. Na podstawie ubiegłych lat i problemów wynikających z kosztów realizacji takiego zadania, bo wiem, że takie problemy były, moim zdaniem uważam, że powinny być przeprowadzane konkursy na jeden rok. Takie działania, takie praktyki realizowane są w wielu gminach, między innymi Włocławek, takie najbliższe miasto. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, konkurs moim zdaniem jest najlepszą formą. Natomiast przeprowadzenie przetargu, tak jak to się stało we wrześniu, daje możliwości realizacji powierzonego zadania tylko jednemu podmiotowi, który, podkreślę, może, ale nie musi wybrać lokalnych podmiotów, ponieważ rozmawiamy o współpracy gminy miasto Płock z lokalnymi podmiotami, z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i troska o te podmioty pozwala mi to zdanie wyrecytować. Kryteria przetargów nie dają możliwości dbania o lokalne podmioty z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. W przetargach wygrywają duże podmioty. Z reguły są to podmioty gospodarcze. Coś, co jest bardzo istotne, Szanowni Państwo. Raz przegrany przetarg zamyka nieodwracalnie lokalnym organizacjom możliwość powrotu do świadczenia usług opiekuńczych, jako że kolejny przetarg lub konkurs wymaga udokumentowania doświadczenia czy też przepracowania określonej ilości godzin w określonych latach, wykonując usługi opiekuńcze. Organizacja pomocowa, chociażby świadcząca usługi opiekuńcze, nie przebranżowi się, nie oszukujmy się, nie ma takich szans. Nie założy pasieki, by przetrwać, aby utrzymać pracowników, a nawet jak to zrobi, jakimś cudem, wysiłkiem wolontariuszy, to nie ma już szans, aby konkurować w kolejnych latach w obszarze, w którym swoją działalność dotychczas prowadziła. Konsekwencje, które lokalne organizacje poniosły przez moim zdaniem nie do końca przemyślane decyzje ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu w tym obszarze w 2021 roku, powinny być sygnałem, aby miasto nie zgotowało takiej niespodzianki kolejnym lokalnym organizacjom pozarządowym, skazując ich na brak możliwości pozyskania środków finansowych na własnym terenie, bo doskonale wiemy, że można starać się o środki finansowe z różnych innych obszarów. Kryteria wyznaczone w przetargach są poza zasięgiem lokalnych organizacji pozarządowych. Zapewne wśród Państwa znajdą się zwolennicy przetargów i mam tego pełną świadomość.
ale takich zwolenników nie znajdziemy wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, a znajdziemy ich raczej wśród zleceniodawców. Z perspektywy zleceniodawcy organizacja przetargu, jego rozstrzygnięcie załatwia całą sprawę i daje spokój na długi czas. Też mam tego świadomość. Coroczny konkurs wymagałby zapewne więcej pracy ze strony zleceniodawcy, ale ponieważ rozmawiamy o programie współpracy gminy Miasto Płock z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, to w trosce o lokalne organizacje im się należy nasze wsparcie. Coroczny konkurs rozwiązałby problem, gdyż zamawiający mógłby i miałby możliwość przewidzenia kosztów realizacji zadania i ewentualnych zmian rządowych, bo takie są wprowadzane i to wiem, że było problemem. W przypadku usług opiekuńczych rozstrzygnięty przetarg nie poprawi jakości usług opiekuńczych ani terminowości, gdyż były one realizowane na bardzo, bardzo wysokim poziomie przez opiekunki z udokumentowanymi kwalifikacjami, które lokalne organizacje zatrudniały i systematycznie podnosiły ich kwalifikacje. Szanowni Państwo, ja jestem świadoma tego, że moja wypowiedź nie zmieni zaistniałej sytuacji, ale jednocześnie mam nadzieję, że przyczyni się do ponownego przeanalizowania skutków, jakie przyniosły tegoroczne zmiany. Moim zdaniem z programu współpracy gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok nie powinny zostać usunięte następujące treści. Te treści znajdziemy w rozdziale 4. Priorytetowe zadania publiczne i ramowy harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert, paragraf 14. Pomoc społeczna, punkt 6. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jeszcze raz podkreślę, że jestem świadoma tego, że uderzam głową w mur. Kolejny raz zresztą. I nic to nie zmieni. Ale troska o lokalne organizacje pozarządowe nie pozwala mi przejść obojętnie obok tego problemu. Chylę czoło przed wszystkimi tymi, którzy wolontariacko pełnią różne funkcje społeczne i poświęcają się dla naszego miasta Płocka. Dziękuję Państwu wszystkim za to. Na koniec chciałam powiedzieć, że jest mi szalenie przykro, że za naszej kadencji organizacje pozarządowe napotkały na takie problemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Pani Radna Małgorzata Ogrodnik, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, miałam nie zabierać w tym punkcie głos, ale zabiorę głos jako członek Komisji Zdrowia. No, chciałabym też przedstawić swoje zdanie. Uważam, że forma przetargowa, i muszę się powiedzieć jasno, nie zgadzam się z panią Darią Domosławską, z panią przewodniczącą, bo uważam, że forma przetargowa jest najbardziej tutaj wiarygodna, jak również najbardziej sprawiedliwa formą przetargu. Uważam również, i nie mogę tutaj tak przejść obojętnie do tego, że miasto zgotowało tutaj organizacjom pozarządowym taki los. Do konkursu czy do przetargów mogą wszystkie organizacje podejść, mogą złożyć swoje oferty, mogą dopełnić wszystkich tutaj wymaganych zobowiązań przetargowych i uważam, i też poruszaliśmy to, że na pewno mieszkańcy, bo zadałam pytanie tutaj panu dyrektorowi z MOPS-u, czy jakość świadczonych usług wpłynie realnie dla mieszkańców, jak również tutaj zadałam pytanie, czy pracownicy, którzy niestety danej organizacji, chodzi tutaj o PCK, niestety jest inna firma, nie jest to firma z Płocka, czy będą mieli możliwość zatrudnienia. Wszystkie te informacje uzyskaliśmy na komisji i uważam, że nie do końca tutaj podzielam zdanie, na pewno pani Darii Domosławskiej, że tutaj organizacje pozarządowe zostały skrzywdzone.
Forma przetargowa jest najbardziej sprawiedliwą i najbardziej jasną formą tutaj dla wszystkich, jednoznacznie, i nie przekreśla małych tutaj organizacji pozarządowych, firm. Wystarczy tylko wszystko zrobić zgodnie z procedurą i literą prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pani przewodnicząca Daria Domosławska. Szanuję poglądy pani radnej. Każdy z nas ma prawo mieć swoje zdanie, szczególnie wtedy, jeżeli konsultujemy to zdanie z osobami z organizacji pozarządowych. Myślę, że pani radna konsultowała to ze środowiskiem społeczników i jest pani głosem tych osób, bo ja niestety mam troszeczkę inne doświadczenia. Kontynuując ten temat, chciałam powiedzieć, że podtrzymuję swoje zdanie, że jeżeli chodzi o lokalne organizacje pozarządowe, to konkurs jest najbardziej dostępną formą pozyskania środków dla naszych organizacji pozarządowych, chociażby ze względu na to, że kryteria przetargów bardzo często wykluczają start organizacji do przetargu. Między innymi taka sytuacja wystąpiła w przetargu na usługi opiekuńcze, gdzie zaporową ilością godzin wykonania usług opiekuńczych w przeciągu roku było to 200 tysięcy godzin. Żadna z organizacji lokalnych tego kryterium nie mogła spełnić. Stąd potwierdzam swoje zdanie i podkreślam, że przetarg nie jest w zasięgu lokalnych organizacji pozarządowych. Co do zapewnień, które również słyszałam na Komisji Zdrowia, Edukacji, Polityki Społecznej, ponieważ jestem w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi opiekuńcze, do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych rozmów na temat zapewnienia pracy i funkcjonowania tym podmiotom, które świadczyły dotychczas, a dokładnie niektóre od 1965 roku usługi opiekuńcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ad vocem pani radna Małgorzata Ogrodnik, proszę. Oczywiście ja też się zgadzam z panią radną Darią Domosławską. Na pewno mam mniejszą wiedzę w tym zakresie, ale wiemy dlaczego, z tego, z czego to wynika. Ja tylko tutaj odnosząc się, dlaczego mam inne zdanie niż pani radna. Ja również tą wiedzę, na pewno pani tutaj z PCK jest bliżej związana niż ja, ale chciałabym tylko powiedzieć, po zapoznaniu się z całością dokumentacji uważam, że tutaj forma przetargowa i wygranie innej firmy niż nasz tutaj wcześniejszy zleceniobiorca konkursu wynikała z tego, że nie były dopełnione podstawowe tutaj zakresy wymagane właśnie z przetargiem. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I raz jeszcze ad vocem pani radna Daria Domosławska. Pozwoliłam sobie ponownie zabrać głos, ponieważ cały czas mam wrażenie, że moja pierwsza wypowiedź być może nie została zbyt wyraźnie sprecyzowana, aczkolwiek starałam się po pierwsze pokazać główny problem, który zaistniał. Od kilkunastu lat w Płocku w ramach obszaru organizacja usług opiekuńczych ogłaszane były konkursy. W tym roku nastąpiła radykalna zmiana na formę przetargową. Podkreśliłam znaczenie konkursu dla lokalnych organizacji pozarządowych i szansę na pozyskanie środków przez lokalne organizacje pozarządowe w ramach konkursu. Pokazałam słabe strony przetargu. Przez całą moją wypowiedź nie padła żadna z wymienionych lokalnych organizacji pozarządowych z nazwy, między innymi dlatego, żeby pokazać problem i przestrzec, żebyśmy tego błędu nie popełnili wobec innych kolejnych obszarów, dla których są w tej chwili organizowane konkursy. Ale jeżeli już ten temat został poruszony, to
chciałam powiedzieć, że dotychczas realizację usług opiekuńczych realizowały 3 podmioty. Pani radna, także myślę, że bezzasadnym jest akurat używanie konkretnej nazwy organizacji, bo to jest jeden z 3 podmiotów. Jeszcze raz podkreślam, że moje zdanie wyartykułowałam w pierwszej wypowiedzi. Mam do tego prawo. Jest to głos organizacji pozarządowych, z którymi myślę, że również pani radna miała przyjemność rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan prezydent Roman Siemiątkowski, proszę. Szanowni państwo, ja chciałem tylko się odnieść do niektórych aspektów wypowiedzi pani radnej. Po pierwsze, jeszcze raz przypomnę, że do niedawna przez ostatnie kilka lat usługi opiekuńcze były powierzane właśnie w drodze konkursu, tak jak powiedziała to pani radna. Od też jakiegoś czasu trwały już dyskusje nad tym, żeby zmienić tą formułę i żeby jednak wprowadzić przetarg. Dlaczego i czym się kierowaliśmy, wprowadzając zamiast konkursów przetarg? Jako główna to forma konkursowa sprawiała od kilku lat trudności w oszacowaniu kwoty potrzebnej do realizacji tego zadania, na które składają się co najmniej 3 niewiadome czynniki. Po pierwsze, liczba osób, które będą z takich usług potrzebować, liczba godzin, które będą realizowane na rzecz poszczególnych osób i minimalna stawka wynagrodzenia, która dynamicznie rosła w ciągu ostatnich lat. Forma konkursu nie pozwala na żadną ingerencję w raz ustalone już stawki i kwoty przeznaczoną na usługi opiekuńcze. Przetarg dopuszcza możliwość zmiany do 20% wartości tego przetargu. Stąd zapadła decyzja, że jednak przetarg jest formą korzystniejszą. Chciałbym się, znaczy ta sprawa była już wiele razy omawiana również z panią radną, prowadzona była liczna korespondencja. Chciałem tylko przypomnieć, że do tego przetargu przystąpiły 2 podmioty. Ta fundacja, która ten przetarg wygrała, i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaoferował lepszą ofertę, ale popełnił błędy formalne, ale do konkursu, do przetargu przystąpił. Także nieprawdą jest, co mówi pani radna, że przetarg uniemożliwia udział w tym przetargu organizacji pozarządowych. Mogą w tym przetargu brać udział, czego dowodem jest to, że PCK do tego przetargu przystąpiło. Niestety ze względu na wory formalne, a wymogi przetargowe są bardzo rygorystyczne, ta oferta nie mogła przejść i dlatego wygrała przetarg inny podmiot wygrał ten przetarg, ale PCK do przetargu przystąpić mogło. I uważamy, że ta forma przetargu jest absolutnie bardziej korzystna od formy konkursowej, bo my mamy na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców. Oczywiście dobro organizacji pozarządowych jest bardzo ważne i też mamy to na uwadze, ale najważniejsze jest dobro mieszkańców. Gdybyśmy zastosowali formę konkursu, istniało ryzyko, że w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nie będziemy mogli tych potrzeb zabezpieczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ad vocem pani przewodnicząca Daria Tomasławska, proszę. Również szanuję zdanie i opinię pana prezydenta. Niemniej jednak jesteśmy w punkcie program współpracy gminy miasto Płock z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i w trosce o dobro tych organizacji będę kontynuowała swoją wypowiedź. Troszeczkę doprecyzuję tutaj temat przetargu. Podkreślę i powtórzę, że zaporowa ilość godzin, która została określona w przetargu, 200 tysięcy godzin, nie była możliwa do wykonania przez żadną z dotychczas realizujących świadczenia z zakresu usług opiekuńczych organizacji. Do przetargu rzeczywiście przystąpił Oddział Rejonowy Czerwonego Krzyża w Płocku i Agencja Służb Społecznych. Niemniej jednak chcę podkreślić, że żeby móc wystartować i zaprezentować 200 tysięcy godzin wykonanych rocznie, Oddział Rejonowy musiał posiłkować się okręgiem warszawskim, czyli tak na dobrą sprawę, jeszcze raz podkreślę, troska o lokalne organizacje pozarządowe nie została w tym punkcie zrealizowana, ponieważ żaden z podmiotów nie spełniał kryteriów. Agencja Służb Społecznych być może tak, ponieważ jest to olbrzymie przedsiębiorstwo, natomiast lokalna organizacja nie miała szans startu.
posiłkowała się wsparciem okręgowego, Mazowieckiego Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, co spowodowało, że rzeczywiście nie dopełniono jednego z elementów formalnych, ale bardzo proszę o to, żeby w swoich wypowiedziach zwracać na to uwagę. To nie rejonowy oddział płocki nie dopełnił formalności, tylko oddział mazowiecki. Wrócę jeszcze do swojej pierwszej wypowiedzi, w której ani razu nie podkreśliłam sprawy błędów formalnych, czy też jakichkolwiek zastrzeżeń co do zrealizowanego przetargu. Ja cały czas podkreślam problem, który moim zdaniem jest istotny. Jeżeli chcemy troszczyć się o lokalne organizacje pozarządowe, dajmy im na to szansę, startując w konkursach. Wiem, jakie były dotychczasowe problemy związane ze świadczeniami usług opiekuńczych, dlatego moim zdaniem uważam, że jeżeli konkursy były ogłaszane byłyby na rok, byłby i wilk syty, i owca cała, czyli dbalibyśmy o lokalne organizacje pozarządowe, ale również dalibyśmy sobie szansę na to, żeby podążać za tymi zmianami, które są realizowane w przeciągu roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I raz jeszcze pan prezydent. Ponieważ pani radna poruszyła sprawę przetargu i limitu tych godzin, przetarg prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest tutaj na sali pan wicedyrektor Cezary Dusio. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tych spraw poruszanych przez panią radną. Prosimy bardzo, panie dyrektorze. Przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, rzeczywiście myśmy byli realizatorem przetargu, natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię współpracy z organizacjami pozarządowymi, rzeczywiście organizacja taka jak PCK czy Polski Komitet Pomocy Społecznej są to naprawdę olbrzymie organizacje działające nie tylko regionalnie, ale również, tak jak pani radna powiedziała, ponadregionalnie czy ogólnopolsko, i każda z tych organizacji, podobnie jak w każdym innym przetargu, mogła stworzyć konsorcjum, mogła posiłkować się, tak jak w przypadku PCK, posiłkować się ilością godzin, jakie oddział jeden czy drugi wypracował. Natomiast warto zaznaczyć, że jednak organizacja konkursu w systemie rocznym nigdy nie została w Płocku wdrożona z prostego względu. Proszę państwa, to rodzi straszny niepokój dla podopiecznych przede wszystkim. Być może uspokaja organizację, natomiast podopieczny, który dostaje decyzję co roku, tych decyzji wydajemy ponad 4000. To jest to olbrzymi nakład pracy, jaki trzeba wykonać pod koniec roku, a pamiętajmy, że 1 stycznia dalej musi podmiot, który wygrywa konkurs czy przetarg, dalej musi świadczyć usługi. Te osoby potrzebują, bez względu na to, czy jest to święto, niedziela czy dzień tygodnia, potrzebują usług opiekuńczych. I usługi opiekuńcze w przeciągu roku są naprawdę dużym problemem. I stwierdziliśmy, że jednak łatwiejszy jest przetarg z uwagi na to, że możemy dysponować większą ilością godzin, większą swobodą w tym. I tak naprawdę obawiam się i śmiem twierdzić, że tej dyskusji pewnie by nie było, gdyby PCK dopełniło tego wymogu formalnego i właściwie dokumenty złożyło. Przypuszczam, że byśmy o tym tyle nie dyskutowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. I raz jeszcze pani przewodnicząca, proszę. Również szanuję opinię pana dyrektora. Ja jednak pozostanę przy swoim zdaniu. Uważam, że tej dyskusji nie byłoby, gdybyśmy w trosce o lokalne organizacje pozarządowe pozwolili ogłosić konkurs. Śmiem twierdzić, że nie pomyliłam się, ponieważ w swojej pierwotnej wypowiedzi rzeczywiście określiłam, że zapewne dla zleceniodawców przetarg jest dużo łatwiejszy, gdyż ogłaszamy przetarg, rozstrzygamy go i jest po sprawie na dłuższy czas. I również w swojej pierwotnej wypowiedzi powiedziałam o tym, że konkurs zapewne generowałby dużo więcej pracy i mam tego świadomość. Niemniej jednak pozwoliłby zapewnić stabilność działania organizacji, które myślę, że od wielu, wielu lat nie zawiodły płotczan. I również nie pomyliłam się, mówiąc o tym, że te usługi opiekuńcze były świadczone na bardzo wysokim poziomie i na takim poziomie będą, gdyż jest to troska o płotczan. Ale z racji tego, że mówimy o programie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, to cieszę się bardzo, że mogłam wypowiedzieć
to, co myślę i swojego zdania nie zmienię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad tym projektem uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 14 projektu uchwały na druku nr 651 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Płock oznaczonej numerem 589/1 o powierzchni 3373 metry kwadratowe położonej w Płocku przy ulicy Misjonarskiej. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź wątpliwości? Nie widzę zgłoszeń, zatem przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 15, projekt uchwały na druku nr 641 w sprawie skargi z dnia 14 czerwca 2021 roku na dyrektora szkoły podstawowej specjalnej nr 24 w Płocku. I godzinę przed sesją otrzymałem informację, iż w tym punkcie będzie chciała zabrać głos zdalnie pani Magdalena Jankowska. Mam pytanie, czy pani podtrzymuje tą prośbę? Jeśli tak, to proszę o kontakt telefoniczny do nas. Jeżeli będzie zgłoszenie z pani strony, poddam pod głosowanie dopuszczenie, udzielenie głosu pani. Chwilkę poczekajmy, zwłoka czasowa, kwestia połączenia ze strony pani. Dobrze, chyba nie mamy żadnego połączenia, więc być może pani zrezygnowała, a jeżeli będzie połączenie za chwilę, no to ja pozwolę sobie wrócić do tego punktu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 16 projektu uchwały na druku nr 343 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla prezydenta miasta Płocka. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kolejny punkt, 17, projekt uchwały na druku nr 644 w sprawie zmiany uchwały nr 393/24/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku. I tutaj będzie autopoprawka. Proszę bardzo, panie mecenasie. Szanowni państwo, tutaj w tytule, tytuł powinien brzmieć w całości uchwały Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku. W sprawie ustalenia diet dla radnych. Zabrakło tego tytułu uchwały. Czyli mamy kolejną autopoprawkę. Czy ktoś w tym punkcie z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Dobrnęliśmy do końca pierwszego etapu. Nie mam żadnego sygnału, że pani, która sygnalizowała chęć zabrania głosu w punkcie 15, chciała zabrać głos. W którym punkcie, panie mecenasie? Tak, jeszcze do tej poprzedniej uchwały. Do 644? 643. Literówka tylko, tak. Dobrze, jeszcze proszę bardzo, pan mecenas. Przepraszam, w tytule no jest w sprawie, w projekcie, który jest na sesji, jest w sprawie ustalenia, oczywiście ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Tu jest wszystko dobrze, tylko taka literówka, przepraszam. Dobrze, przyjmujemy literówkę jako autopoprawkę. Widzę zgłoszenie zdalne ze strony pani radnej Teresy Kijek. Proszę bardzo. Nie słyszymy pana, proszę bliżej. Pierwszego, czyli druk wieloletnia prognoza finansowa. Proszę bardzo, zaraz nam pani radna zakomunikuje, odnośnie którego druku chciała zabrać głos, ale pana skarbnika proszę o czujność rewolucyjną. Halo? Słyszymy panią, pani radna. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu i przepraszam, ale nie zdążyłam się dodzwonić w punkcie pierwszym do petycji druku 649. Ja mam pytanie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy. Czytamy, że proponuje się wprowadzić zmianę wynikającą z antypoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającą mniejszej uchwałę budżetową na rok 2021 oraz z zarządzenia prezydenta miasta Płocka numer 2853/21 z dnia 22 listopada 2021. Ja mam pytanie, czy mogę mieć taką prośbę o poznanie treści tego zarządzenia 22 listopada, ponieważ powołujemy się na to zarządzenie, a sprawdzając, tylko się zapoznać z treścią, najbliżej nie został jeszcze umieszczony. Są umieszczone numery następne, łącznie z 24 listopada. Tego numeru akurat nie ma i chciałabym zapoznać się z tym, czy mogę mieć taką prośbę, co w tym zarządzeniu prezydenta, jakie są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka, na które się powołujemy w tej autopoprawce, jeśli mogłabym mieć taką prośbę. Dziękujemy pani radna. Ja tylko chciałbym pani zakomunikować, że dzisiaj mamy bardzo duże zakłócenia w połączeniu z panią. Prosiłbym przy ewentualnej kolejnej wypowiedzi może jak najbliżej mikrofonu. Może to nam troszeczkę pomoże. Nie wiem, czy pan skarbnik zrozumiał wszystkie pytania, które pani zadała. Ja mówiąc szczerze, miałem z tym ogromne problemy. Proszę bardzo, pan skarbnik Wojciech Ostrowski. Jeśli chodzi o to zarządzenie, to to zarządzenie wprowadzało środki, które uzyskaliśmy na zadania zlecone, z tego co tutaj pamiętamy, dla opieki społecznej, jakieś 144 albo 145 tysięcy i to w zasadzie tyle było w tym zarządzeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytania? Chwilkę poczekam, bo może pani Tereska jeszcze będzie chciała coś dodać. Nie widzimy żadnej chęci kontynuowania, chociaż nie, chyba jest telefon, bo widzę tutaj sygnał. Chyba będzie jeszcze ciąg dalszy. Kogo mamy? Panią radną Teresę Kijek? Dobrze, szanowni państwo, jest zgłoszenie ze strony w punkcie 15 pani Magdalena Jankowska, ale ja najpierw muszę poddać pod głosowanie udzielenie głosu pani Magdalenie Jankowskiej. To jest ta pani, która sygnalizowała chęć zabrania głosu w punkcie 15, czyli skarga na dyrektora szkoły specjalnej numer 24. Proszę o pulpity do głosowania i proszę państwa radnych o zagłosowanie. Czy wyrażacie państwo zgodę na zabranie głosu przez panią? Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Jednogłośnie udzielamy pani głosu. Proszę bardzo. Proszę jeszcze na początku o przedstawienie się. Być może pomyliłem nazwisko, ale mam nadzieję, że nie. Dzień dobry, Magdalena Janowska, rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły specjalnej numer 24 w Płocku. Witam serdecznie przewodniczącego, witam szanownych radnych miasta. Przykro mi, że poświęciłam tyle czasu, aby pan prezydent wiedział, co się dzieje w szkole SPS numer 24 w Płocku. Jak rządzi pani dyrektor, pani Katarzyna Gano-Dąbrowska. Uważam, że zarzuty nie zostały wyjaśnione i należycie sprawdzone. Wszystkie moje prawdziwe i udowodnione przedstawioną dokumentacją zarzuty zostały zamiecione pod dywan, nieuwzględnione.
Jest to przykład, jak działa prawo i na brak sprawiedliwości. Pani dyrektor została powołana przez tutejszy urząd i jest w dalszym ciągu uważana przez ten urząd za wzorowego dyrektora, co jest niezgodne z prawdą. Przedstawiłam tyle faktów, dokumentów i nic z tym się nie zadziało. Proszę Państwa, komisja kontrolująca szkołę na zarzut podwójnego finansowania, realizowania dodatkowo płatnych projektów w godzinach pracy nauczycieli nie pofatygowała się nawet o skontrolowanie listy płac. Podwójne finansowanie jest faktem w tej szkole i ja, jak i inni rodzice jesteśmy tego świadkami. Tego, iż projekty były realizowane w godzinach dopołudniowych, w godzinach pracy. To jest ewidentne łamanie dyscypliny finansowej. Jest faktem, iż pani Gano Dąbrowska wzywa policję na rodzica, który słysząc przeraźliwy krzyk i płacz swojego dziecka, wchodzi na teren szkoły. Jest faktem, że uczniowie nie mogą korzystać z sali komputerowej, bo tam jest stworzony dodatkowy oddział. Dopiero pod interwencji rodzica wystawia zgodę na uczestnictwo na dzieci w tejże klasie, na uczenie się obsługi komputera. Sala wyciszeń, która jest obowiązkiem w takiej szkole, gdyż dzieci niepełnosprawne mają różne zachowania, po prostu wygląda fatalnie. I od kilku lat jest już prowadzona walka o dobrze wyposażoną salę wyciszeń. Szanowna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie odniosła się do hejtu na moją osobę, jaki spowodowała pani Gano Dąbrowska, rozpowszechniając fałszywe informacje na mój temat, co przedstawiłam w dokumentacji. Łamanie przepisów RODO przez panią Gano Dąbrowską, która w swoim gabinecie zainstalowała prywatną kamerę rejestrującą fonię i wizję. Kto te dane przetwarza? Kto jest ich administratorem? Do ingerencji w zmiany w prezydium Rady Rodziców, przesyłaniem fałszywych oszczerstw do nauczycieli i rodziców, aby oczernić moją osobę i obrócić pracowników oraz rodziców przeciwko mnie i nie tylko mnie. Pomówienia innego rodzica w sposób bezprecedensowy, którego finałem jest sprawa sądowa, która się odbywa w dniu dzisiejszym. Zarzuty są tak uwłaczające i nieprawdziwe. Do braku współpracy z Prezydium Rady Rodziców roku szkolnego 2020-2021, a co jest obowiązkiem dyrektora szkoły. Przedstawiłam szereg dokumentów na ten temat. Jakie konsekwencje poniosła pani dyrektor Katarzyna Gano Dąbrowska prowadzenia prywatnej działalności w trakcie pełnienia funkcji dyrektora? Został zabroniony przez panią dyrektor kontakt telefoniczny z wychowawcami. To są w większości dzieci niekomunikujące się. Taki kontakt był dużym ułatwieniem dla rodziców i nauczycieli, czy pomocy nauczyciela. Jest to wbrew przepisom prawa, jeśli obie strony nie zgłaszają sprzeciwu komunikacji przez telefon. Izolowaniem naszych dzieci od życia kulturalnego, społecznego. Pani dyrektorem z początkiem roku zabroniła wyjść przykładowo do teatru, do muzeum, co w innych szkołach jest realizowane. Jakie konsekwencje poniosła pani Gano Dąbrowska z tytułu nielegalnego działania na terenie Szkoły Stowarzyszenia Słoneczni, na co również przedstawiłam dokumenty. Ja oczekuję też od dyrekcji szkoły sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników szkoły, a z jej działań niestety jasno wynika, że nauczyciele, którzy tak zajadle bronili panią dyrektor na październikowej sesji, prawdopodobnie czerpią większe profity. Można to łatwo zweryfikować. Drodzy Państwo, to ciekawe, że w takich faktach przedstawionych w dokumentacji ta skarga uznana jest za bezzasadną. Nie bez znaczenia są moje intencje. Moje intencje wywołuje dobro dzieci. Przestańmy dzieci niepełnosprawne skazywać na ciemnotę. Ja nie robię tego dla kariery, dla zysków finansowych, dla utrzymania wysokiego stanowiska. Moje powódki są jasne. Proszę o sprawiedliwe traktowanie dzieci niepełnosprawnych, ich opiekunów i terapeutów. Serdecznie gratuluję, bo w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach kolejni rodzice zabierają swoje dzieci do innych placówek i będą zabierali, bo pani dyrektor ciągle wprowadza zmiany, mimo próśb rodziców, których w ogóle nie bierze pod uwagę. Ta szkoła jest dla dzieci i ich rodziców.
bo to oni najlepiej wiedzą, co dla ich dzieci jest dobre. Ale pani dyrektor coraz bardziej izoluje dostęp do szkoły dla rodziców. Serdecznie państwu dziękuję za wysłuchanie mnie i proszę wziąć pod uwagę, ja jako matka dziecka niepełnosprawnego na pewno nie spocznę w swoich działaniach i dalej będę szukała dojścia do prawdy. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Dziękujemy pani za pani wypowiedź. Do widzenia. Głos prosi pan przewodniczący Tomasz Kominek. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu, panie przewodniczący, szanowni panowie prezydenci, Wysoka Rado. Pozwólcie, że kilka słów a propos tego projektu uchwały, który właśnie dotyczy skargi na dyrekcję szkoły podstawowej numer 24, a pozwalam sobie zabrać głos tylko i wyłącznie dlatego, że jestem przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tej kadencji naszego płockiego samorządu i muszę zarówno Wysokiej Radzie, jak i płocczanom powiedzieć, że w związku z analizowaną w zasadzie od kilku miesięcy, żebyście państwo wiedzieli, skargą na dyrektora szkoły podstawowej numer 24, wszyscy radni członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapoznali się szczegółowo z dokumentami zarówno tej skargi, która została złożona przez moją przedmówczynię, ale również zapoznaliśmy się z wszystkimi dokumentami drugiej strony, czyli zarówno pani dyrektor, jak i wypowiedziami licznie przybyłej grupy nauczycieli. Tu muszę sprostować moją przedmówczynię nie na sesję październikową, tylko na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbyła się w ubiegłym miesiącu, ponieważ szkoła była licznie reprezentowana przez naprawdę sporą ilość nauczycieli. To było, myślę, że powyżej 20 osób. Pragnę też podkreślić, że owa skarga wpłynęła tylko i wyłącznie od pani przedmówczyni. Była podpisana przez jednego rodzica tej szkoły. Pragnę też podkreślić, że celem wyjaśnienia i skonstruowania projektu uchwały w związku z tą skargą my jako komisja występowaliśmy do pani dyrektor Agnieszki Harabasz o wyniki wszelkich kontroli, które były prowadzone zarówno przez Urząd Miasta, ale również przez kuratorium, bo takowe kontrole były prowadzone. I chciałbym państwu powiedzieć, że w efekcie tych wszystkich kontroli nie wykazano żadnego uchybienia. Były takie mało znaczące uzupełnienia wydane dla pani dyrektor, zresztą do których się dostosowała, więc na podstawie i w granicach prawa, w którym my jako komisja poruszamy się, po przeanalizowaniu naprawdę znaczącej ilości dokumentów z jednej i z drugiej strony, przedstawiamy dziś Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały i prosimy o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dobrnęliśmy do końca pierwszego etapu, co prawda tak troszeczkę cofając się w kilku punktach. Przed nami etap drugi, czyli głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Tradycyjnie, jeśli państwo pozwolicie, będę czytał numery druków i punkty. Proszę o koncentrację, przechodzimy do głosowania. Punkt pierwszy, druk numer 649 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 649 z autopoprawką. Proszę państwa radnych o zagłosowanie. Dwa przeciw, 7 głosów wstrzymujących, uchwała została podjęta. Punkt drugi, druk 650 z dwoma autopoprawkami. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 650 z dwoma autopoprawkami. Proszę państwa radnych o zagłosowanie. 10 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Punkt trzeci, druk numer 633.
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 633. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. 25 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 4, druk nr 634. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 634. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. 25 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 5, druk 635. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 635. Proszę o zagłosowanie. 25 wyniki głosowania na mój pulpit. 17 na tak, przy 7 wstrzymującym. Uchwała została podjęta. Punkt 6, druk 636. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 636. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 7, druk 637. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 637. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 8, druk 638. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 638. Proszę o głosowanie. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 9, druk 639 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 639 z autopoprawką. Proszę o zagłosowanie. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 10, druk nr 640 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 640 z autopoprawką. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 11, druk 642. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 642. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie.
Punkt 12 projekt uchwały na druku nr 645. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 645. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 13, druk nr 648. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 648. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak, przy jednym wstrzymującym, uchwała została podjęta. Punkt 14, druk nr 651. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 651. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 15, druk nr 641. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 641. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 15 na tak, 6 przeciw, 3 wstrzymujące się. Uchwała została podjęta. Punkt 16, druk nr 643. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 643. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Widzę, że jeszcze dwie osoby nie zagłosowały. Jeszcze sekundkę poczekam. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 15 na tak, przy 8 wstrzymujących i 2 osobach nie biorących udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Punkt 17, druk nr 644 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku nr 644 z autopoprawką. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 15 na tak, przy 9 wstrzymującym i jednej osobie nie biorącej udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Dobrnęliśmy do końca etapu drugiego, czyli głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie prezydenta miasta Płocka z pracy między sesjami. Prosimy bardzo, panie prezydencie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić sprawozdanie z pracy mojej oraz moich zastępców za okres od 29 października do 25 listopada. I tak w tym okresie wraz z moimi zastępcami wziąłem udział w uroczystościach patriotycznych w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, które odbywały się oczywiście 11 listopada, ale także w dniach przed Narodowym Świętem Niepodległości.
Wziąłem udział także w listopadowej kwestii na rzecz konserwacji najcenniejszych nagrobków zabytkowych cmentarzy. Ta kwestia Ratujmy Płockie Powązki już po raz kolejny odbyła się z inicjatywy Płockiego Oddziału Gazety Wyborczej oraz Stowarzyszenia Starówka Płocka. Chciałbym bardzo serdecznie również podziękować Państwu radnym za zaangażowanie i kwestię, za troskę o dbałość o przeszłość naszego miasta i o pamiątki związane z osobami, które zapisały się na trwale w historii naszego miasta. Wraz z wiceprezydentem Arturem Zielińskim, o czym już wspomniałem przy okazji materiału sesyjnego, spotkałem się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa, panem Jarosławem Wąsowskim w sprawie drugiej nitki wyszogrodzkiej. Tak jak powiedziałem, potwierdzam, rzeczywiście to spotkanie, mam nadzieję, że było przełomowym i że wkrótce doczekamy się kolejnych realnych działań zmierzających do tego, żeby ta druga nitka ulicy Wyszogrodzkiej powstała. Wraz z wiceprezydentem Siemiątkowskim wziąłem udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Płocku w budynku przy ulicy Szymona Kossobudzkiego nr 7. Ta poradnia już działa, służąc dzieciom i młodzieży, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Również wraz z wiceprezydentem Siemiątkowskim uczestniczyłem w spotkaniu z delegacją Ambasady Republiki Federalnej Niemiec podczas wizyty w Płocku, a ta wizyta miała miejsce przy okazji meczu Wisły Płock, Orlen Wisły Płock piłkarzy ręcznych z drużyną z Berlina. Spotkałem się także z marszałkiem Adamem Struzikiem, także ze starostą płockim, z wiceprezydentem Arturem Zielińskim, również dyrektorem delegatury Urzędu Wojewódzkiego Tomkiem Kominkiem. Spotkanie było o tyle istotne, ważne, że dotyczyło inwestycji drogowych, które będziemy wspólnie razem realizować w nowej perspektywie unijnej. Szanowni Państwo radni, tu chodzi o drogi, które może w mniejszym stopniu przebiegają w granicach miasta, ale które mają duży wpływ na układ komunikacyjny w naszym mieście, a mianowicie jedna z tych dróg to jest droga, która biegnie na wprost ulicy Harcerskiej od drogi krajowej do drogi wojewódzkiej 567 i do kolejnej drogi krajowej, która jest przedłużeniem ulicy Bielskiej, a więc od 60 do 62 przez 567, ale też druga droga, czyli w większym stopniu mająca wpływ na naszych mieszkańców i takie bieżące życie, czyli ulicę Żyzną, a także później przedłużenie ulicy Żyznej również od drogi 567 do ulicy Bielskiej. I tutaj rozmawialiśmy o perspektywach podpisania porozumienia, w efekcie którego będziemy mogli starać się o środki zewnętrzne, środki unijne na realizację tych inwestycji. Wraz z przewodniczącym Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej, rektorem profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych Maciejem Słodkim wręczyliśmy studentom pierwszego roku granty, stypendia naukowe dla studentów pierwszego roku. I tutaj także chciałbym Państwu radnym, także mieszkańcom Płocka, nas obserwującym, powiedzieć kilka zdań o tym, o czym pewnie także z mediów Państwo mają wiedzę. Przed nami, i tu mam na myśli przede wszystkim Mazowiecką Uczelnię Publiczną, ale także miasto, otworzyła się perspektywa, szansa stworzenia na Mazowieckiej Uczelni Publicznej Wydziału Lekarskiego albo kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Oczywiście w tej chwili od już ponad 10 lat kształcone są pielęgniarki na naszej uczelni, w tej chwili już nie PWSZ-cie, ale na Mazowieckiej Uczelni Publicznej, w efekcie czego rzeczywiście na brak pielęgniarek w płockie szpitale aż tak bardzo nie narzekają, w przeciwieństwie do warszawskich czy łódzkich. Natomiast to, co jest bolączką naszych szpitali, nie tylko szpitali, to jest brak lekarzy. Stąd działania przede wszystkim rektora, którego mu trzeba oddać w tej chwili podziękowanie za właśnie te działania, których celem było otworzenie furtki przez parlamentarzystów na drodze ustawy, która
przyjęta w tym kształcie, w którym została przyjęta po poprawkach właśnie w Senacie i ponownie w Sejmie po drugim czytaniu, otwiera przed takimi uczelniami jak Mazowiecka Uczelnia Publiczna, a więc uczelniami wyższymi, ale zawodowymi, możliwość otwarcia kierunku lekarskiego. Warunkiem jest oczywiście posiadanie Wydziału Nauk o Zdrowiu i na przykład kształcenie pielęgniarek i ten warunek spełniamy. Później są jeszcze inne warunki i teraz oczywiście przede wszystkim działania rektora będą miały na celu przygotowanie uczelni do złożenia najpierw wniosku do komisji akredytacyjnej, a później już otwarcie samego kierunku, co może nastąpić nie w perspektywie pewnie roku, ale dwóch, trzech, czterech być może, ale ten pierwszy krok trzeba wykonać w ciągu najbliższego roku. A mówię to po to, że może wydarzyć się, no, mogą wydarzyć się sytuacje, w których także i miasto, Rada Miasta będzie zaangażowana we wsparcie Mazowieckiej Uczelni Publicznej w tych działaniach i mam nadzieję, że wówczas wspólnie razem będziemy to wsparcie w różnej formie realizować na rzecz otwarcia właśnie tego kierunku lekarskiego. Inne wydarzenia to wziąłem udział także w spotkaniu z nowymi przewodnikami turystycznymi po Płocku, podczas którego wręczyłem im certyfikaty potwierdzające kompetencje. Tu ogromne podziękowania dla pani prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, czyli pani przewodniczącej Iwony Krajewskiej. Także podziękowania dla państwa radnych, bo ten kurs mógł być organizowany właśnie dzięki wsparciu Rady Miasta, ale w efekcie czego mamy kilkanaście nowych przewodników, ale też przewodniczek, o tak, bo chyba nawet większość stanowiły panie, które będą mogły z jednej strony oprowadzać po Płocku wycieczki z Polski, za granicę, ale także kształtować taką nasze poczucie tożsamości wśród dzieci i młodzieży, bowiem dzięki także staraniom PLOT-u realizowane są różnego rodzaju akcje skierowane do najmłodszych, w których pomagają przewodnicy. Oczywiście wiele z nich organizują także na przykład szkoły, które tych przewodników wynajmują na oprowadzanie. To jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa i bardzo cieszę się, że grono przewodników wzbogaciło się, można tak powiedzieć, o kilkanaście nowych osób. Byłem także organizowany na spotkaniu oraz koncercie zorganizowanym z okazji obchodów Dnia Seniora przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku i Płocką Radę Seniorów we współpracy tym razem ze Stowarzyszeniem Aktywny Senior i Szpitalem Świętej Trójcy. Tu ogromne podziękowania dla wszystkich stron za wsparcie seniorów, a w koncercie seniorzy mieli okazję wysłuchać fantastycznego koncertu również seniora Aloszy Awdiejewa, artysty jeszcze z piwnicy pod Baranami. W ramach obchodu Dnia Nadmiaru Życzliwości i Pozdrowień przypadającego 21 listopada miałem okazję spotkać się z reprezentacją społeczności Szkoły Podstawowej nr 13 imienia Jana Brzechwy w Płocku, którzy stwierdzili, że odwiedzą prezydenta, towarzyszy mi także wiceprezydent Siemiątkowski właśnie w ratuszu z tej okazji. Co prawda delegacja była stosunkowo skromna, to także państwu powiem, bowiem w takiej szkole jak Szkoła Podstawowa nr 13 to okazało się, że większość uczniów w ogóle jest na nauce zdalnej, na kwarantannie. Taka informacja właściwie z dnia dzisiejszego, ponad 2000 w tej chwili uczniów naszych płockich szkół jest w trybie nauki zdalnej w związku z zachorowaniami na albo z izolacją, czy kwarantanną, jeśli chodzi o koronawirusa, czyli jest ponad 2000 osób tylko dzisiaj. To pokazuje skalę również takich organizacyjnych wyzwań, z którymi dzisiaj muszą mierzyć się płockie szkoły, płoccy nauczyciele, ale także i oczywiście rodzice, pewnie wielu mieszkańców Płocka ta sytuacja dotyka, ale zgodnie z wytycznymi sanepidu nie ma innego wyjścia i realizujemy te wytyczne i organizując właśnie naukę w tym trybie zdalnym. W tej chwili dla ponad 2000 młodych płoczan ze szkół, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, i przepraszam, ponadpodstawowych.
Wziąłem także udział w pierwszym posiedzeniu trzeciej kadencji Płockiej Rady Seniorów, podczas którego wręczyłem oficjalne nominacje członkom Rady. Przewodniczącym został pan druh harcerz Hacmistrz Andrzej Markowski. Także gratuluję wszystkim wybranym i nominowanym. Mam nadzieję, że działania tej nowej także Rady Seniora będą do tej pory bardzo aktywne i będą skierowane na wsparcie, pomoc, aktywizację seniorów. Zresztą wkrótce odbyło się kolejne posiedzenie Rady, podczas którego także sadziliśmy drzewa przy naszym Centrum Aktywności Seniora. Wziąłem także udział w dosyć skromnych, z racji pandemii, ale jednak uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku przy ulicy Miodowej. A w ramach akcji zasilenia Płocka wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 24 zasadziliśmy drzewa przy ulicy Południowej i podobnie jak moi zastępcy przyjmowałem interesantów. Mój zastępca Roman Siemiątkowski poza tymi wcześniej wymienionymi aktywnościami między innymi uczestniczył w Komisji do spraw przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych za rok szkolny 2020-2021. Stosowne zarządzenie już w tym temacie zostało podpisane. Natomiast wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz, poza tym, że brał udział w sadzeniu drzew na ulicy Południowej, także spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Morsów Płockich w kontekście nowego sezonu morsowania i ich postulatów, pomysłów na udostępnienie sobótki na potrzeby i dostosowanie sobótki na potrzeby właśnie zimowego morsowania. Uczestniczył w posiedzeniu zespołu do spraw wdrażania strefy płatnego parkowania, a także z firmą EcoNaft dotyczącą sprzątania i utrzymania zieleni. Wiceprezydent Artur Zieliński, poza tymi aktywnościami, o których wspomniałem, zwłaszcza tym wyjazdem naszym wspólnym do Warszawy na spotkanie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa, był prelegentem w wideokonferencji w Towarzystwie Płockim Towarzystwie Naukowym. Także wziął udział w otwarciu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który po raz kolejny był organizowany przez ratusz wraz z uczelniami wyższymi. Uczestniczył w wideokonferencji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie programu inwestycji. Spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z gminą miasto Płock. Brał oczywiście udział w radach koordynacyjnych i pracach zespołów do spraw budowy stadionu, aquaparku, a także sali koncertowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy jakieś pytania ze strony państwa radnych do sprawozdania pana prezydenta? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Punkt 8. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. Szanowni państwo, w okresie od poprzedniej sesji do obecnej podpisywałem dokumenty dotyczące poprzedniej sesji, uczestniczyłem w pracach komisji merytorycznych, prowadziłem korespondencję w imieniu Rady Miasta, złożyłem dwie interpelacje między sesjami i przygotowywałem dzisiejszą sesję. Ponieważ w okresie ostatnich tygodni, szanowni państwo, moją rzeczywistością zarządzał COVID, znaczną część moich obowiązków przejmowali państwo wiceprzewodniczący i chciałbym im za to bardzo serdecznie podziękować. Między innymi odbywały się pierwsze sesje rad osiedli, poszczególnych osiedli i tutaj duże zaangażowanie i niezbędna obecność wiceprzewodniczących na otwarciu tych spotkań. Dziękuję za to państwu wiceprzewodniczącym bardzo serdecznie, zwłaszcza obydwu paniom wiceprzewodniczącym, gdyż akurat Tomek też w pewnym momencie był covidowo ograniczony. Przepraszam, pan wiceprzewodniczący Maliszewski. Czy jakieś pytania ze strony państwa do mojego krótkiego sprawozdania bądź działalności prezydium? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu. Punkt 9. Interpelacje i zapytania radnych. Pani przewodnicząca Violetta Kulpa jako pierwsza, proszę bardzo. I mam dwie sprawy, dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy zarządzeń wydawanych przez prezydenta miasta Płocka nr 2844 i 2845.
Chodzi o wyłączenie z użytku sporej ilości budynków, czyli Kolegialna 43, Boczna 7, Wyszogrodzka 34, 34 przez 1, przez 2, przez 3, Słoneczna 64 i 68. Proszę mi powiedzieć, czy po pierwsze, co było powodem wyłączenia tych budynków i jakie było ogrzewanie w tych budynkach? Czy jedynym powodem wyłączenia tych budynków, bo przecież tam cały czas mieszkają nasi mieszkańcy, jest brak ogrzewania ekologicznego, bo rozumiem, że tam nie ma ogrzewania ekologicznego. W związku z tym, czy miasto nie zamierzało podjąć decyzji o przyłączach do ekologicznej sieci alternatywnego ogrzewania? I teraz co się stanie z tymi mieszkańcami? Czy zostało, nie wiem, im to wcześniej przekazane? Czy oni mają tą świadomość, że te budynki będą wyłączone, znaczy już są wyłączone z użytkowania, bo prezydent podpisał to zarządzenie? I jaka to jest w ogóle ilość mieszkańców, też chciałabym wiedzieć. I drugie moje pytanie dotyczy informacji, która się ukazała w naszych też lokalnych mediach, o tym, że w Płocku i w naszej płockiej Orlen Arenie będą przeprowadzone Mistrzostwa Świata Piłki Ręcznej 2023 w styczniu. Czy mogłabym wiedzieć, jakie koszty, bo rozumiem, że Państwo planujecie już koszty, czy będą jakieś ponoszone wydatki zarówno przez spółkę MOSiR, czy też spółkę SPR Wisła Płock w zakresie organizacji tych mistrzostw w Płocku? I jakie środki ogólnie z budżetu i ze spółek są planowane wydatkowania na ten cel? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna interpelacja, pani radna Małgorzata Ogrodnik, proszę. Moja pierwsza interpelacja będzie dotyczyła o przywrócenie postoju taksi przy szpitalu na Winiarach. Duża liczba mieszkańców zwraca się właśnie tutaj z prośbą do mnie. Niestety postój taksi na Winiarach został zlikwidowany, a czas oczekiwania, nawet zamówienia z telefonu, jest to stosunkowo długi, a nieraz każda minuta, żeby dotrzeć do domu, coś przywieźć, jest na wagę złota. To jest pierwsza interpelacja. Druga interpelacja dotyczy punktu pobrań wymazów na COVID na ulicy Kobylińskiego. Widzimy niestety, że kolejki niestety wydłużają się przy tych pobraniach wymazów. Niestety nie ma również tam żadnego zadaszenia, żeby ci mieszkańcy mogli wziąć, schronić się przed wiatrem. Prosili również, żeby postawić jakiś koksownik, żeby mogli się ogrzać, jak również nie ma toalety. Jeżeli moglibyśmy postawić jakiś tymczasowo to będę bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo i na koniec bardzo serdecznie chciałabym podziękować panu prezydentowi Arturowi Zielińskiemu, bo z informacji od mieszkańców w ramach napraw bieżących zostały naprawione schody w parku na Zdunach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Seweryniak, proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Mam dwa pytania. Zostały wybudowane drogi na osiedlu Ciechomicach i zostały zamontowane oświetlenie LEDanowe. Proszę i pytam się panów prezydentów, czy są zainteresowani wymianę oświetlenia na LEDanowe na osiedlu Ciechomice, Góry i Pradolina Wisły. Drugie pytanie mam. Plac zabaw na osiedlu Ciechomicach jest w bardzo fatalnym stanie. Bardzo, nie tylko co, ale bardzo. Pisałem interpelację za byłego prezydenta pana Terebusa. Dostałem odpowiedź, że brak funduszu na ten plac zabaw. Bardzo bym prosił o pomoc. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Dziękuję bardzo. Pani radna Daria Domosławska, proszę. Szanowni Państwo, korzystając z obecności pana prezydenta Zielińskiego, ja chciałabym ustosunkować się do odpowiedzi na interpelację, którą praktycznie dzisiaj wyjęłam ze swojej skrytki
interpelacja złożona 10 listopada dotyczyła perspektyw zagospodarowania Parku Przyjaźni przy ulicy Mostowej. Bardzo cieszę się, że sprawa dotycząca uregulowania kwestii własności gruntu jest w toku i że w ostatnim czasie został złożony wniosek o powołanie biegłego geodety. Sprawa jest w toku postępowania. Ponieważ nie chciałabym powielać i też stwarzać problemów, ani przysparzać pracy urzędnikom, mam taką gorącą prośbę, że w momencie, kiedy sprawa pójdzie chociaż o krok do przodu, żeby bezpośrednio taką informację otrzymała. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Nie widzę, jest jeszcze jedno zgłoszenie w interpelacji. Pani radna Daria, przepraszam, pani radna Anna Derlukiewicz. Ja chciałam skorzystać tutaj z tego punktu, oczywiście nie będę dzisiaj składała interpelacji, ale chciałam podziękować bardzo wiceprezydentowi panu Arturowi Zielińskiemu, jak i również dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg Tomaszowi Żulewskiemu za tak szybką realizację tutaj problemu, który kilkakrotnie zgłaszałam. Jest to naprawa nawierzchni jezdni przy Królowej Jadwigi, gdzie codziennie dzieci do szkoły podążają. Ulica była w bardzo złym stanie technicznym. Mieszkańcy wielokrotnie prosili, a panowie tutaj pozytywnie ustosunkowali się i tak bardzo szybko, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w punkcie interpelacje, zatem przechodzimy do punktu 10, odpowiedzi na interpelacje. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście odpowiemy na piśmie na Państwa interpelacje. Natomiast w kilku sprawach chciałbym przynajmniej zasygnalizować, czego będą i jak będą wyglądały odpowiedzi na te pisemne. W przypadku postoju taksi, może od tego zacznijmy, to jest teren Ryneksu. Sprawdzimy, dlaczego tablica została zdjęta i czy może wrócić, ażeby rzeczywiście tam na ten moment nie ma jak gdyby zakazu oczekiwania taksówek w tym miejscu, natomiast no, z tego, co przed momentem dowiedziałem się, wymaga to jak gdyby tutaj ustaleń i uzgodnienia z miejską spółką. W przypadku punktu pobrań na Kobylińskiego mam nadzieję, że w kontekście niestety rosnącej fali czwartej już zachorowań covidowych, a tym samym także większej ilości testujących się, problem zostanie w części przynajmniej rozwiązany, ponieważ został uruchomiony właściwie na dniach kolejny punkt pobrań przy naszym szpitalu Świętej Trójcy, a więc te kolejki, które do tej pory były na Kobylińskiego tak rzeczywiście ogromne, one będą mniejsze, ponieważ te pobrania będzie także można realizować właśnie przy ulicy Kościuszki, a więc w naszym szpitalu. I to jest no, chyba ta najlepsza, najlepsza wiadomość, która w tym kontekście no, może rozładować te, przede wszystkim ten czas oczekiwania. W przypadku interpelacji pani radnej Darii Domosławskiej, oczywiście jeśli będą jakieś kolejne kroki naprzód w przypadku tego terenu, to będziemy informować panią radną i będziemy przygotowywać się do w większym stopniu, jeśli to będzie stanie się własnością miasta, ten teren zadbania, bo to pięknie położony teren przecież nad Wisłą, mający z jednej strony walory turystyczne, ale także tę historycznie jest cenny z racji chociażby wspomnień Drucha Milke, jego zaangażowania, UNESCO, obecności w naszym mieście. W przypadku pytań pana radnego Seweryniaka, jeśli chodzi oczywiście tam, panie radny, gdzie realizujemy już oświetlenie, to realizujemy oświetlenie LED-owe, przede wszystkim ze względu na to, że ono jest nowoczesne, energooszczędne i sprawdza się w przestrzeni
miejskiej, natomiast tam, gdzie jest to możliwe, także wymieniamy, ale problem polega na tym, że część instalacji elektrycznych, słupów nie jest własnością miasta, tylko własnością zakładu energetycznego i wówczas no, wymaga to przede wszystkim nie tylko zgody, wiedzy, ale także zaangażowania po stronie finansowej ze strony zakładu energetycznego, a to trochę kłóci się z interesem zakładu energetycznego, ponieważ raz musi wydać pieniądze na nowe oprawy właśnie LED-owe, dwa, no, jeśli wymieni te oprawy stare na energooszczędne, to te rachunki za prąd będą niższe, a muszę Państwu powiedzieć z przykrością niestety, że także w Płocku jesteśmy po kolejnym przetargu i w perspektywie ostatnich trzech lat, to w ciągu ostatnich trzech lat cena za kilowatogodzinę prądu w dwóch taryfach, które mamy, wzrosła o 100%. Czyli gdybyśmy porównali cenę z ostatniego przetargu i tą cenę, którą płaciliśmy 3 lata temu, po drodze był jeszcze jeden przetarg, to w sumie mamy ponad 100% płacimy, będziemy płacić więcej za prąd od przyszłego roku, czyli w tej nowej, jak gdyby po nowym przetargu. W perspektywie od tego, co było 3 lata temu. Natomiast odpowiadając pani radnej Wielciekulpie, to jeśli chodzi o pierwsze pytanie o budynki włączone z użytkowania, tutaj odpowiemy na piśmie. W kwestii Mistrzostw Świata to one odbędą się dopiero w roku 2023. To jest pierwsza uwaga. Nie w przyszłym roku, tylko w 2023. Środki na ten moment, które będziemy wydatkować, w pełni nie są jeszcze znane. Część środków zapisaliśmy już w WPF-ie i to na bodajże poprzedniej sesji Rady Miasta. To jest około 1,5 miliona złotych w tej chwili mamy zapisane w WPF-ie na ten cel. Natomiast mamy świadomość, że pewne koszty trzeba będzie ponieść, jeśli chodzi o remont czy dostosowanie hali naszej Orlen Areny. Co prawda nie dobudujemy czwartej trybuny, bo raczej jest to niemożliwe, a przynajmniej byłoby bardzo, bardzo kosztowne i wiązałoby się z no, taką bardzo gruntowną przebudową i ogromnymi kosztami, ale po tych już ponad 10-11 latach funkcjonowania Orlen Areny trzeba dokonać pewnego liftingu związanego chociażby z wymianą tablic, które dzisiaj te tablice, te mniejsze tablice, nie są dostosowane do różnego rodzaju zawodów sportowych. Na nich można to po prostu tylko wyświetlać nazwę zespołu i wynik ewentualnie kary zawodników, natomiast upływające, natomiast na większości zawodów takich międzynarodowych i to obojętnie, czy mówimy o siatkówce, koszykówce czy piłce ręcznej, wymagane są już tablice, na których będzie można wypisać na przykład nazwiska zawodników, którzy uczestniczą w danych zawodach sportowych. Więc te tablice trzeba będzie pewnie wymienić, ale mówię, to już i tak minęło 11 lat. Oprócz tego, pewne działania trzeba będzie podjąć na zapleczu Orlen Areny, dostosowując do wymogów chociażby szatnie, prysznice. Wiemy, jesteśmy w kontakcie z IHF-em, który na bieżąco wskazuje na to, co trzeba jeszcze będzie zrobić i na pewno, no to też już jest wymóg czasów, trzeba będzie umożliwić bez jak gdyby problemowe korzystanie z internetu, a więc Wi-Fi, którego jeszcze dzisiaj nie ma w Orlen Arenie, a to właściwie taki naturalny wymóg czasów, żeby takie Wi-Fi w Orlen Arenie rzeczywiście funkcjonowało. Więc nie wszystkie koszty jeszcze znamy, ale tak jak powiedziałem, w części mamy je na pewno zarezerwowane już w budżecie miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Daria Domosławska, proszę bardzo. Panie prezydencie, szanowni państwo, ja pozwolę sobie tylko uzupełnić temat dotyczący punktu wymazowego, ponieważ rzeczywiście jest to bardzo istotny. Chciałam wszystkich zainteresowanych zaprosić do odwiedzenia strony www.szpitalplock.pl. Ten punkt wymazowy już został uruchomiony od środy i będzie działał do końca roku. Niemniej jednak ze względu na obostrzenia pandemiczne pamiętajmy o dystansie. To jest bardzo istotna rzecz i tutaj szczególna uwaga, że wjazd do punktu pobrań jest od bramy bocznej przy ulicy Kościuszki 26. To jest bardzo istotne, żeby nie przemieszczać się przez teren szpitala, tylko
jest ze względu na konieczność zachowania dystansu utworzony wjazd od strony ulicy Kościuszki. Także tyle w kwestii uzupełnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tak oto przeszliśmy, Szanowni Państwo, do punktu 11. Sprawy różne. Ja pozwolę sobie zacząć od tego samego wątku, czyli wątek badań covidowych w Płocku, testowanie. Jako człowiek, który niedawno przeszedł tą ścieżkę, powiem Państwu, że byłem zaskoczony tym i tutaj prośba do Pana Prezydenta o jedną rzecz. Ja myślę, Panie Prezydencie, że warto byłoby się zastanowić z naszymi specjalistami od służby zdrowia, czy nie powinniśmy nagłośnić temat, jak człowiek powinien się przygotować do testu. Proszę Państwa, jest półtora roku po, można powiedzieć, wybuchu pandemii. Ja nie wiedziałem, że 2 godziny przed testem nie należy jeść, pić ani myć zębów. Dowiedziałem się zupełnie przypadkiem o tym dzień wcześniej. Gdybym nie zastosował się do tego reżimu, pewnie miałbym wynik zafałszowany. I pytam ludzi wkoło wielu, czy wiedzą o tym. Większość mi odpowiada, że nie wie. A jeżeli wymyjemy zęby przed badaniem albo zjemy coś bezpośrednio przed, wynik najprawdopodobniej wyjdzie zafałszowany. Warto chyba takie informacje rozprzestrzenić, chociaż to już jest, mówię, półtora roku po wybuchu pandemii, ja jestem w szoku, że słuchając codziennie informacji medialnych, takiej informacji nigdzie nie słyszałem. Podejrzewam, że Państwo też nie. Oczywiście mamy świadomość tego, że wielu idzie na te badania po to, że chcą okazać wynik negatywny, bo im to do niektórych rzeczy jest potrzebne, ale ci, którzy z troską o siebie i swoich bliskich do tematu podchodzą, chcą mieć uczciwy, rzetelny ten wynik i zupełnie przypadkowo nieraz z niewiedzy, z niewłaściwego przygotowania uzyskują wynik odmienny od rzeczywistości. To tak do przemyśleń, Panie Prezydencie, bo może warto jednak taką informację gdzieś, czy w lokalnych mediach, czy w jakichś publikatorach miejskich rozpowszechnić. A teraz już zapewne aporty. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Pełna zgoda, Panie Przewodniczący, a teraz rzeczywiście chciałbym poinformować Państwa Radnych w wykonaniu paragrafu 5 uchwały nr 540, łamane przez 31 rzymski, łamane przez 217 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka, a poinformować Państwa o wycofaniu udziałów z następującej spółki prawa handlowego i tak Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. uchwała nr 19, łamane przez Z2, łamane przez 2021 Rozliczonego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzoną za repertorium A nr 7149, łamane przez 2021. W dniu 29 października 2021 roku dokonano obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1 880 500 zł poprzez dobrowolne umorzenie 3761 udziałów w wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały, o których mowa powyżej, umorzono dobrowolnie w drodze nieodpłatnego ich nabycia przez spółkę. Uzasadnienie umorzenie dobrowolne udziałów w drodze nieodpłatnego nabycia przez spółkę oraz obniżenie kapitału zakładowego jest dokonane w celu przenoszenia środków z kapitału zakładowego na wyodrębniony kapitał rezerwowy, co umożliwi przeznaczenie ich na pokrycie straty bilansowej za 2020 rok. Chciałbym także poinformować o wniesieniu udziałów do następujących spółek prawa handlowego. I tak, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. Punkt pierwszy, w wykonaniu zarządzenia nr 2762, łamane przez 2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2021 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 20, łamane przez Z2, łamane przez 2021 Rozliczonego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 października 2021 roku dokonano podwyższenie kapitału zakładowego kwotą 135 000 zł przez ustanowienie 270 nowych i równych udziałów w wartości nominalnej 500 zł każdy objętych przez wspólnika spółki Gminy Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 135 000 pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Płocka na 2021 rok, zadanie nr 07, łamane przez WNW, łamane przez IWA, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. Punkt drugi. Miejski Okrąg Zoologiczny w Płocku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Wykonanie zarządzenia nr 2834, łamane przez 2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Miejski Okrąg Zoologiczny w Płocku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 50 000 zł.
Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym z środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2021 rok. Zadanie numer 05, łamane przez WNW, łamane przez I, miejski ogród zoologiczny w Płocku, spółka zagrożona odpowiedzialnością. Punkt trzeci, niniejsze zarządzenie stanowi realizację uchwały numer 574, łamane przez 33 rzymskie, łamane przez 2021 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki gminy Miasto Płock pod firmą Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Szanowni Państwo, dbajmy o siebie, obyśmy zdrowi byli my i nasi bliscy. Zamykam 36. sesję Rady Miasta Płocka.